Chapter 3 Poppy Playtime Deep Sleep, czyli głęboki sen. Patrzy się na nas Catnap, a ja klikam New Game. Okej, okay, jest. Mamy, moi drodzy, nową kasetę. What's the time? Playtime, no oczywiście, jak być inaczej. Okej, okay, z tego co mi się wydaje, moi drodzy, a już to w ogóle widzieliśmy. Z tego co mi się w ogóle wydaje, to ten chapter jest na około 4 godziny, 4-6 godzin, zależy jak kto gra. Gierka zajmuje dosyć dużo miejsca. Zajmuje około 40 giga, ponieważ jest zrobiona na najnowszym silniku. A jak sami widzicie, mamy teraz tutaj cutscenkę, w której to poznamy wszystkie nowe potworeksy w tej gierce. Naprawdę ten wiatr jest bardzo straszny. Nie potrafię spać. Będzie wszystko w porządku, obiecuję. Każdy wiatr tak jakby zniknie, ewentualnie. Okej, ktoś teraz tutaj zapukał i wchodzi, moi drodzy, Catnap, który pomoże im w zaśnięciu, ale to już chyba wszyscy wiemy, prawda? No siemanko. Wszyscy się uśmiechają, bo się cieszą, że w końcu będą mogli zasnąć. No. Potrzebujemy tego, Catnap. Spać, 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 spać. No i wtedy on wypuszcza taką czerwoną, taki czerwony dym, który powoduje, że wszyscy zaczynają się śmiać. Idą spać i zostają im przerażające uśmieszki. Okej, okay, Catnap sobie usiadł. No wszyscy znają Huggy Wuggy i Poppy Playtime. Okej, okay, ale czy jest... Wasze dzieci są bezpieczne od nowej zabawki? Nowe zabawki od Poppy Playtime, tam Smiling Critters? Okej. Okay. No Catnap. To jest Catnap. A rzeczywiście, to jest też taka zabawka. Okej, czyli że dzieci, jeżeli mają tego Catnapa, no to wtedy ich dzieci mają koszmary. Okej, wszystko przez niby tego Catnapa. Okej, czyli... Oni teraz wołają wszystkie zabawki z powrotem. Ale incydent już występuje, prawda? Wasze dzieci nie są bezpieczne z Catnapem. Okej, no czyli oni wypuścili te zabawki i teraz je wołają z powrotem na zwrot, ponieważ mówią właśnie, że jakieś występują koszmary u dzieci, którym... Oh my god, jaka tu jest grafika, ty. W czasie co tutaj się w ogóle stało, ty. Czy to jest właśnie ten Catnap? Ale oni długo nad tą gierką pracowali, to jest masakra. Między... Rzeczywiście to był Catnap. Nie wiem, ale to on nas złapał w końcu? Jaki... Czemu on nas tutaj wrzucił? A bo my się roztrzaskaliśmy tym. Co się dzieje? Co się dzieje? Czekaj, bo coś się dziwnego dzieje. On mnie tutaj tak jakby chce zmiażdżyć. Gdzie by tutaj wyskoczyć? Tutaj chyba, prawda? Dawaj, szybko wskakuj! No dlaczego tutaj się wskoczyć? Hello? Hello? Dobra, jestem. Wszedłem gdzieś tutaj. Tu muszę... Dobra, zeskoczyłem gdzieś na dół. Look around for objects to pull yourself by holding, ok, or coś tam. Czyli musimy się teraz rozejrzeć, aby się gdzieś tutaj przyciągnąć. No dobra, tutaj coś mamy. Już zapomniałem w ogóle, jak się w tą gierkę grało. Dobra, jestem, jakimś cudem udało mi się tutaj teraz dostać. Ok, spoko, jest git. Ale muszę powiedzieć, że grafika naprawdę jest o wiele lepsza. Co my tutaj mamy? Znowu jakieś chyba minigierki z tego, co mi się wydaje. To są w ogóle jakieś tłoki. Widzicie? Tutaj tłoki się ruszają. Ja muszę chyba na to wskoczyć. Nic mi się tutaj nie stanie, ponieważ tutaj niczego nie ma. Nie za bardzo wiem, czy możemy sobie stąd zejść. Ale jakbyśmy poszli dalej... To może tutaj na dół trzeba... No bo mnie to zmiażdży. To mnie akurat może zmiażdżyć. A tu? Tutaj się dostać też nie da. Więc zrobimy w sumie tak, że ja sobie wskoczę... Jakoś bym musiał chyba wskoczyć na to, wiecie? Dobra, wskoczmy sobie tu. Okej.
Okej. Okay. Okej, dobra, dobra, dobra. Czekajcie. Już wiem, co tutaj trzeba zrobić. Musimy teraz poczekać, aż ten tłok znowu pojedzie na górę. Dobra, patrzcie, mi się teraz wydaje, że my musimy sobie skoczyć na ten tłok i poczekać, aż on będzie jechać do góry, bo my musimy przeskoczyć sobie tu. Hop! No jesteśmy, dobra, uważamy, żeby przypadkiem gdzieś nie spaść. Ja się cały czas nie potrafię nadziwić tą grafiką. Control to crunch, no to już wszyscy wiedzą. Okej, mamy tutaj w ogóle jakąś latarkę? Co to tutaj w ogóle jest? Zepsuty robocik. Katna, bo w ogóle myśli, że on nas teraz tutaj wsadził i zmiażdżył. Jednakże my sobie przejdziemy teraz tu, na spokojnie. Tam bym też chyba teoretycznie mógł wejść. Coś tu słyszę. Czemu tu jest w ogóle tyle tej krwi? Skąd ta krew tutaj tak cieknie? Tam w ogóle jakieś drzwi są. Więc moi drodzy, wejdziemy sobie teraz tutaj do tych drzwi. I to interact. Dobra, idziemy dalej. I my sobie po prostu przejdziemy teraz tu. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Znowu jakaś minigierka? Co tu jest w ogóle grane, ty? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, jak to się układa. Muszę tutaj przeskoczyć, jak w Robloxie, wiecie? Będzie raz, dwa, trzy. Dobra, czekajcie, musimy poczekać, aż to tak jakby... Tu cyk. Dwa, trzy. Przeskakujemy następnie tu i musimy dalej czekać, żeby przeskoczyć sobie po raz kolejny na tamtą platformę. Dobra, tu mamy kolejne. Patrzcie, cyk, cyk, cyk. No, prawie mnie to rozwaliło. Szkoda, że tej latarki nie ma. Tutaj by się mega latarka przydała. Tutaj w ogóle widzę, że musimy się chyba chwycić. Patrzcie. Okej. Dobra, i co? Jedziemy. Jedziemy. Dobra, jesteśmy. Ciekawe, czy się spotkamy z Hagimwagim, prawda? Ja bym bardzo się chciał z nim spotkać, albo przynajmniej z Mami Longlegs. Ja bym chciał zobaczyć, co się w ogóle z nimi stało. Jak sami widzicie, tu w ogóle jest wszystko wsadzone na ten pal. Wszędzie tutaj jakaś w ogóle krew jest, no. Mega to wygląda, mega, mega. Ale tu na razie nikogo nie ma. Czy my już jesteśmy w tym domku? Od Katnapa? Bo widzę, tu leci jakaś... Znaczy, telewizor jest w sumie załączony. I mamy kasetę. Tap to see inventory. Dobra, czyli mamy tutaj też inwentarz. Wsadzamy tą kasetę i patrzymy. Jest i maska. Okej, pani Harper. Proszę ocenić sytuację. Razem ze szczegółami. Okej, czyli nie poszli spać? Okej, czyli poszli spać? Okej. Czyli Katnap wypuszcza taki czerwony dym i później jest krzyk. Później się dzieją koszmary. Czułam się, jakby mojemu dziecku krew się gotowała pod skórą. Czyli ten dym powoduje, że te dzieci się mutują. Okej, okay, masz moje słowo. Ale to jest ważne. Czy Marie może opisać, co widziała? Powiedziała... Potwór. Bez kolorów. Słyszałam, jak bije jej malutkie serduszko. Jego ruchy były takie... giętkie. Chciałam z nią porozmawiać. Jak jej tam idzie? Chciałbym usłyszeć jej głos. Nie może pani. Musimy jeszcze przebadać tak jakby sytuację. Okej, ale jej witalność jest w porządku. Żyje. Proszę mnie wpuścić do niej. Czyli oni ukradli to dziecko, bo najprawdopodobniej Katnap... O, w ogóle fajna poduszka Hagiwagi. Tutaj oczywiście też krew jest. Czy ktoś się patrzy na mnie przez to okienko tutaj? Bo Katnap wypuścił właśnie ten dym taki czerwony. I on spowodował, że tej... On w ogóle tutaj on nas wsadził! Tu, nie tu! Banzo Bani. Czyli my tak jakby weszliśmy sobie ten... Tutaj w ogóle też jest jakaś nowa dziedzina... Battery, okej. Okay. Bateria. Jeszcze jedną będziemy musieli znaleźć. Tylko nie wiem dokładnie, gdzie ona jest. No i ona po prostu gotowała jej się krew, ty! To jest aż niemożliwe! Bateria tu jest kolejna. Co tam jest napisane? The Hour of Joy. Aha, i tutaj teraz stała. Dobra, no to są takie minigierki teraz, że musimy naładować baterią i wtedy otwieramy czerwoną łapką. No siema, press here. Siemanko. No jestem Bubba Bubba Fant. To jest jeden z tych smiley critters'ów. Pamiętam ciebie. Słoń zawsze pamięta.
Mam ci powiedzieć, co o tobie pamiętam? Nie chcę już tego słuchać. Ta krew to chyba... Telefon? Exit. Jak to telefon? I po co mi ten prąd tu jest potrzebny? Ale czemu w ogóle mi się też w prawym górnym rogu telefon pojawił? Czy to oznacza, że muszę te telefony odbierać? No nie wiem, w każdym razie, moi drodzy, weźmiemy sobie teraz tutaj tą zieloną łapką prąd. Oddamy tutaj ten prąd i wchodzimy do środka. No siema. Gdzie jestem? Tu jest ten telefon. Halo? Możesz mnie słyszeć? Zgubiłem się. Nie chcę, żebyś umarł. Więc ci pomogę. Sprawdź to. Okej. Jakiś chłopczyk nam będzie pomagać. Nie wiemy też w sumie dlaczego. A gdzie mam teraz tą łapkę użyć? Tej niebieskiej łabeczki? Żeby otworzyć sobie te drzwi? Nie muszę otwierać? No dobra, niech będzie. Mogę z nim gadać dalej? Co to jest w ogóle za chłopak? Tu się jakieś mega dziwne rzeczy dzieją. A, i tu jest... Oh, wow! Czy ty to zrobiłeś? To jest ten pociąg! No tutaj cię kat tam znalazł. Okej. Ona ciebie potrzebuje, Poppy nas potrzebuje. My ciebie potrzebujemy. Ty jesteś naszą misją. Razem z tobą możemy wielu ludzi uratować. Razem z tobą. Bawalnia jest przed tobą. Czyli dom od Katnapa, czyli od Smiling Critters. Było ich chyba 8, z tego co pamiętam. A teraz został tylko i wyłącznie on. Okej. Dlaczego? Czy musimy się szybko ruszać? Oli się nazywasz? No siema Oli, no ja cię też pozdrawiam bardzo serdecznie, fajnie, tylko nie potrafię teraz tutaj wskoczyć, bo nie wiem jakim cudem tu mam wskoczyć, no przecież to nie działa, ej. Specjalnie tutaj zrobić coś takiego, żebym się podniósł, a nie potrafię. O, widzisz? Już umie. Dobra. Oli, on nas potrzebuje, oni wszyscy nas potrzebują, a ta bawialnia tutaj to jest tak jakby kościół od Katnapa. Musimy szybko biegać, gdy on nas zauważy. To spoko. Jak tu wygląda, ty? Co oni z tą gierką zrobili? No siema. Ale tego się w ogóle czytać tutaj nie da. Monitoring? Ale tutaj gdzieś w ogóle prąd idzie, widzicie? Tutaj mogę wejść? Co z tym prądem? On gdzieś tu sobie idzie, ale to tak jakby nie działa. Dobra, idźmy może dalej. W ogóle też się inaczej tą postacią biega, tak bardziej naturalnie. O, tu jest ta łapka. Grab the handle and rotate the beam with coś tam. Po co? Okej, mamy jedno. Aim the beam at the power input while touching the power source and fire. Coś takiego? Ale to... No przecież jest, no o co ci chodzi, ty, to nie działa. Czekaj, bo tutaj muszę tak jakby, okej, dobra, patrz, robimy tak, że ja to odwrócę. Zrobimy coś takiego, ja wtedy tutaj uderzam i wtedy się, okej. Czyli musimy zrobić tak, tak. No i wtedy mamy prąd, no i wszystko dobrze działa. Ale aha, bo ja sobie tutaj otworzyłem, ja myślałem, że ja znowu tutaj jestem i oni mnie w konia po prostu zrobili, ale jednak nie. No ale co z tymi, tutaj, no patrz, no przecież tutaj były jakieś monitoring, halo. To nie działa. Tu idzie prąd, a to nie działa, halo! Dlaczego to nie działa? Ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Ja strasznie chciałem zobaczyć Katnapa już tutaj na tej kamerze, ale jednak nie zadziałało to inaczej. See the world through the eyes of a children. Elliot's Express. Okej. Okay. Kto to jest? To jest jakiś tam kurak, nie? Kirchy Kirchyken. No siema. Chcesz wejść ze mną i się pobawić? Nigdy nie byłem na zewnątrz. Pójdziesz ze mną? Jest, boję się. Chodź ze mną. Pójdę pierwszy. I znowu krzyczy. No i mamy tutaj Hagiego bez głowy. No i oczywiście leży pełno krwi. Na ziemi jakbyś inaczej. On wszystkich pozabijał. Ten Katnap wszystkich pozabijał, ty. Tu mamy pierwsze, tutaj mamy chyba drugie, prawda?
Dobra, i to się otwiera, tylko ja się zastanawiam, czy jak my sobie podejdziemy tutaj, to czy my będziemy mieli też jakieś znajdki tutaj. Złotych tych wszystkich globusów i innych postaci z tej gierki. No bo przecież w chapterze drugim tak było, prawda? I co teraz? Możemy jechać z tym plecakiem na... Loading? Ja myślałem, że będziemy jechać, ty, jaki loading? Gierka w ogóle waży 40 giga, wy to rozumiecie? To jest niemożliwe. Dobra, jesteśmy już po drugiej stronie niby. A nie, teraz jedziemy! Siema! Jestem Elliot Ludwig. Jeżeli spojrzysz na świat wokół ciebie, co myślisz, co widzisz? Zapytałem raz. Pieniądze, nigdy nie mam za dużo. Okej. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Obczajcie tą fabrykę tutaj całą. To jest niemożliwe. Kto buduje takie rzeczy pod ziemią? No patrzcie, to się pomału zamienia w coś, jakbyśmy byli, wiecie gdzie, na jakimś kosmosie, a nie pod ziemią. Masakra, muszę wam powiedzieć. Okej. Mi się w ogóle teraz wydaje, że my wjeżdżamy do jakiegoś niby świata, w którym będziemy mieli te wszystkie domki. No bo tutaj w sumie weszliśmy sobie teraz do Bawilandii. Niby wjeżdżamy teraz do tej Bawilandii. Teraz będzie całkiem inny świat, w którym będą te domki od Smiling Critters i w tym od Catnapa. Zobaczcie, teraz się chyba gdzieś przeteleportujemy? A nie, bo to jest ta czerwona maść, ty, od Catnapa! Ej! Co się teraz stało? O my god. No Playcare, no tu jest właśnie ta Bawilandia. Okej, okay. No ładnie wygląda, muszę wam powiedzieć. Szkoła, bawialnia, miejsce do spotkań, nasz własny ekosystem pod ziemią. Dla nas najważniejszy jest uśmiech dzieci. Ale dobra, ale ja się chcę już spotkać z mami Longlegs. Mam nadzieję, że ona żyje jeszcze. To była moja ulubiona postać. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać z Poppy Playtime. No, uśmiech jest najważniejszy, powiedział Ludwig Elliot. No, taki uśmiech, że... Taki... No dobra, ale gdzie jest ten telefon? A ja go mam już w rączce! To jestem ja, znowu Oli. Fajne miejsce, prawda? Tutaj dzieci mieszkały. A teraz spójrz na to. No widzę. Weź schody, które na tym są. Jeśli mam Longlegs! Okej, daj mi jakiś klucz, gdy wejdziemy... Chyba... Tu, tak mi się wydaje. Dobra, i mamy, widzicie? I wchodzimy teraz tutaj na dół, po schodkach. I on mi powinien tutaj dać jakiś klucz. Chyba, że go muszę sam znaleźć. Tutaj w ogóle też jest jakaś elektryczność. Ale póki co to tutaj w ogóle nie działa. Tu w ogóle też mamy jakiś monitoring. Tu jest też telefon. Tu jest tyle tych przedmiotów wokół. O, ja to mogłem otworzyć? A jest rzeczywiście kluczyk. Mamy kluczyk. A bo on tutaj spuścił. Dobra, znowu dzwoni. A więc masz kluczyk. A więc masz pewnie jakieś pytanie. Dokąd jest ten kluczyk? Okej, dobra, czyli musimy wejść teraz na zewnątrz i musimy iść na lewo od tej kolejki, którą przyjechaliśmy. A gdzie była ta kolejka? Czy ja stąd przyszedłem? No stąd. No to tutaj gdzieś na lewo i wydaje mi się, że to jest chyba do Playhouse, prawda? Albo tam. Jeszcze nie wiem. Może to będzie do tego? Nie, to nie do tego. My tutaj w ogóle mamy jakąś mapę, widzicie? Entrance, Playhouse, Consul's Office, School, Home Sweet Home, Toy Store. I ta... Okej, okay, no dobra, widzę, że... Ty, ja mam taką daleką łapkę? Od kiedy ja mam takie dalekie łapki? Ale nie chcę nic mówić, ale oni to troszeczkę zepsuli. No bo jakimś cudem mamy teraz upgrade'owany ten cały plecak, ten grab pack. I możemy mega daleko patrzeć. To jest niemożliwe, ty. Od kiedy my mamy takie długie łapki?
takie troszeczkę bez sensu. No bo wcześniej takiej nie mieliśmy tej łapki, wiecie o co chodzi. A teraz nagle mamy. I wiecie co mi się wydaje? Tu jest w ogóle jakaś poczta. Szkoda, że tych przedmiotów nie można zbierać i tutaj nie ma żadnych kartek. Jeszcze nie znalazłem żadnej kartki. Oni się bardziej skupili na tym, żeby tutaj był taki rozpiernicz. Wszędzie, ale wydaje mi się, że ten kluczyk jest chyba potrzebny tutaj, co? Dokładnie, mamy to. I co dalej? Saving. Czyli zapisywanie. Czy ja już się mogę w końcu spotkać z Katnapem? Chyba tak, bo mamy nawet loading. Zobaczcie w ogóle, ile ta gra waży, że oni muszą robić takie punkty, w który nam się wtedy gierka ładuje, a chapter drugi był taki, że bez zająknięcia przeszliśmy całą gierkę, bo się mapa wczytywała. Natomiast tu jest teraz tyle tych tekstur, to jest wszystko tak ładne, to tyle zajmuje, że mamy checkpointy. I gra się musi wczytać. Don't forget your mask. Nie zapomnij o swojej masce. Watch your step. Uważaj, żebyś nie spadł. Co tu zaś jest grane? Co to jest? Tutaj produkują ten gaz. Okej. Okay. Miejsce tego złego, tej złej Bawilandii. Red Smoke, no czyli czerwony dym. Okej, czyli jest wszystko po prawej stronie. Okej, musi to iść teraz na lewą stronę. Możemy się tak do niego dostać. No, czy jak zwykle jakieś zabezpieczenie, bo teraz będzie minigierka. Okej, zadzwonię do ciebie, gdy ci się uda. Czekajcie, bo ja widzę tutaj mega dużo wszędzie elektryczności. I wydaje mi się, że my musimy teraz pozałatwiać sprawy z tym wszystkim związane. Tu jest chyba najprościej. Wystarczy chyba nacisnąć. Chyba. Offline. A co, jeżeli ja podejdę tu? Generator status offline. Czyli to jest wszystko offline. To na razie tutaj nie działa. Aha, dobra, tutaj mamy niebieską baterię. Tu jest zielona bateria potrzebna. Tutaj się dostać nie da. Chociaż wydaje mi się, że ktoś się tam za chwileczkę pojawi. Następnie jakimś cudem byśmy musieli sobie wskoczyć tu. W ogóle słyszę jakiś helikopter. Ale tu na razie się wskoczyć też nie da. Tędy się przejść też nie da. Więc ja przejdę chyba tu? Dobra, widzę, że możemy się dostać też do tego pomieszczenia. I mamy Katnapa. Możemy z nim porozmawiać? Siema. On nic nie gada, on robi tylko... Jak Darth Vader. O, jest bateryjka. Proszę bardzo, mamy pierwszą baterię. I patrz teraz to. Czy... Nie, no, myślałem, że ja ją tam wsadzę. Bo wiecie jak, ta łapka jest mega długa, więc myślałem, że dam radę to tutaj wsadzić, a jednak nie. Trzeba podbiec. Dobra, wsadzamy to. Co się teraz dzieje? Tutaj się otworzyło, okej. Okay. Tu jest niby kaseta. I byśmy sobie mogli wsadzić, jakbyśmy coś znaleźli. I ta kaseta jest właśnie tu. Tu jest kolejna łapka? Press 2 to scroll? Swap hands. Co to jest za łapka jakaś nowa, fioletowa? Ja ją widziałem na trailerze, ale... Dobra, ona będzie tam potrzebna, widzicie? Wydaje mi się, że my się możemy odbijać na niej. No dobra, ale to jeszcze zobaczymy. Sprawdźmy najpierw może tutaj tą kasetę, bo najprawdopodobniej na tej kasecie nam teraz powiedzą, co my możemy zrobić za pomocą tej łapki. Muszę wam powiedzieć, Grabpack 2.0, widzicie? Working prototype. I bardzo mi się podoba ta muzyczka, no bo ją każdy już zna praktycznie. Extended wire length. No czyli mamy teraz tego Grabpacka 2.0 i mamy tak jakby dłuższą łapkę. Swapping hands is easy. Zmiana łapek jest bardzo prosta, no to już w sumie też wiemy. W ogóle zobaczcie, że my mamy jeszcze miejsca na dwie łapki kolejne. This prototype has air jets to break long falls. Czyli możemy spadać z wysokości. But watch where you land, ale uważaj gdzie spadasz, bo inaczej możesz wpaść na kolce i umrzeć. Nawet się krew pojawiła z tego dummy tutaj. Thank you, dziękujemy. No dobra, no mamy tą łapkę. Use the grab pack too with care. Ale nie wiem jak teraz tutaj przejść, bo tu jest w sumie zamknięte wszystko. Chyba... Okej, no ja tego wcześniej nie widziałem. Ale czekajcie, 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 bo ja bym się strasznie chciał dostać też do tamtego pomieszczenia, gdzie jest ten Katnap. On w ogóle tutaj nic do mnie nie mówił. On tylko oddychał jak Darth Vader ze Star Warsów, a ja widzę, że my możemy sobie też na górę wejść. Ten kot jest jakiś mega dziwny. Chyba, że my dopiero później tutaj będziemy musieli iść. No co jest? Aha, bo tu jest zamknięte. Dobra, kocie, skończ już tak robić, bo mnie przerażasz. A tutaj coś jest? No, tutaj niczego nie mamy. Więc ewidentnie oni tutaj zrobili takie wielkie, puste pomieszczenia. A ja widzę, że tam też będziemy mogli używać kasety. Dobra,
Lecimy, let's go. Watch your step. Zmieniamy teraz na tą łapkę. Jak sami dobrze wiecie, musimy się też tam dostać. A ja sobie podejdę teraz tu i jakoś chyba trzeba podskoczyć, prawda? Okej. Fajne, fajne. Podoba mi się. Banzo Bunny jak zwykle tutaj leży. Martwy. W ogóle, dlaczego te wszystkie zabawki mają tutaj krew w środku? Czy to są jakieś dzieci? I widzę, że już tutaj mamy saving i jakieś labirynty, więc wydaje mi się, że ktoś się teraz tutaj za chwileczkę pojawi. Chociaż to jest na razie póki co mega proste. Ja wiedziałem, że tak nie spadnę, nie? Ja wiedziałem, że ja się muszę rozpędzić. Lecimy. O, teraz się odbijamy, no i lecimy, no i jesteśmy. Dobra, teraz tu. I tu już się pojawiła czerwona maść, bo ja to tak nazywam. Czy też czerwony dym. Ale gdzie nadal? Tutaj chyba, nie? Muszę to przyciągnąć, tak mi się wydaje. Dobra, przyciągnęliśmy to. Okej. Teraz zmieniamy łap... Czekaj, muszę łapencję zmienić, halo? I gdzie mam to przeskoczyć teraz? Tam to będzie bez sensu przeskoczyć. Tam na górę? Nie no, wiecie co, to jest takie troszeczkę teraz mega dziwne. My musimy chyba... Ja wiedziałem, że mnie to zabije. No to co ja miałem teraz tutaj zrobić, co? Ty, no jestem po drugiej stronie i co dalej? Bo chyba tego gierka ode mnie nie chciała, żebym ja tutaj przez... A, dobra, muszę teraz tutaj przyciągnąć. Dobra. I patrz, teraz tu muszę przeskoczyć. No i wszystko! Jesteśmy po drugiej stronie. Siema. O, znowu tu jest to potrzebne. Mamy kolejny saving. Ja teraz nie wiem, czy my musimy... Co oni teraz od nas chcą? Tutaj mamy zamknięte, zabarykadowane. Tu mamy to. Nie wiemy w sumie dokładnie... Dobra, to chyba tu musi poświecić. Ja sobie pozwolę przeskoczyć teraz. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Aha, bo ja muszę tutaj wskoczyć i sobie stąd ten prąd wziąć. Czy ja to teraz dobrze zrobiłem? Patrz, to uderzy tu. Oj! Tak za pierwszym razem mi się udało? No, no, junior. Jest wszystko w porządku, jest wszystko git. Dobrze u ciebie wszystko. Bardzo fajnie myślisz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No a co z tym? A, bo tu jest teraz drugi. Więc jak ja biorę stąd prąd, to to musiałoby teraz uderzyć chyba na odwrót. Ale tutaj nie ma prądu. Więc ja muszę zrobić coś takiego, że wezmę sobie to. To uderzy w to. Jak my sobie przeskoczymy, to to musi uderzyć... Czekaj, czekaj, czekaj. To będzie musiał uderzyć tu. Ja sobie teraz skoczę na górę. Hop. Zmieniamy łapkę. Bierzemy to. Uderzamy tu. Junior! Junior! Ale co mi to teraz tutaj dało? Ja chyba tam otworzyłem, prawda? A to mi się tutaj te drzwi teraz otworzą? No bo mamy już praktycznie wszędzie prąd. I co, ja się muszę teraz cofnąć, tylko którędy? No bo mi się to nie chce otworzyć. A teraz te drzwi się... Otworzyło się. No to co jest grane? Co ja zrobiłem nie tak? Dalej jest offline. My w ogóle mamy... No a gdzie jest ten niebieski? Mogę to już tutaj aktywować? Tu? Dalej nie mogę aktywować. Ja wiem, ja tutaj mogę chyba prąd przerobić na drugą stronę. O. Przerabia się już? Online, rzeczywiście, ale to się teraz przerobi... Tutaj, a my potrzebujemy na lewą stronę. No pał... Nie gadaj, że idzie catnap. Ale się przestraszyłem. Catnap, halo! No odbierz ten telefon! Ktoś wyłączył prąd. Wysłałem ci następny klucz. Jest pod statuetką. Musimy iść do jakiegoś generatora. Dobra, czyli on mi wysłał teraz kolejny kluczyk, bo nie mamy prądu. Ale ktoś zamknął za mną drzwi. Ale ja się boję, że mimo wszystko za chwileczkę się tutaj catnap pojawi. No dobra, wychodzimy na zewnątrz. Ktoś oczywiście wyłączył ten prąd, bo wie, że ja tutaj jestem. Nie widzi mojej latarki, jak być inaczej. Troszeczkę ciemno się zrobiło.
I my musimy wejść teraz tu na dół, ponieważ on mi da kolejny kluczyk i będziemy mogli sobie iść do Home Sweet Home. Czyli w końcu pójdziemy do pomieszczenia. Halo? No daj mi ten kluczyk, halo! Dobra, jest, przyjechał. Mamy, moi drodzy, kluczyk do Home Sweet Home, czyli do domku, w którym śpią te Smiling Crittersy. I teraz będziemy mogli się z nimi tutaj może spotkać, bo na razie tutaj jeszcze nikogo nie spotkaliśmy, oprócz Oli i jakichś tutaj dwóch czy też trzech minigierek. Road closed. Niestety, ale jest zamknięte. No siema, Home Sweet Home, witam. Dzień dobry, czy ktoś tu jest? Danger. Moi drodzy, wchodzimy do domku, do którego każdy chciał wejść. Ale zauważcie w ogóle, że to, co oni nam pokazywali na trailerach, ta taka mega piękna grafika, to to już nie jest to samo, co tu, ale spójrzcie w ogóle, że na tapecie jest Poppy. Czemu oni mają tapetę z Poppy? Tego nie mam żadnego pojęcia. Tu jest prąd. No to co, tu jest jakieś zasilanie awaryjne wsadzone? Co się teraz zaś dzieje? A zaś jest loading, bo przecież ta gierka zajmuje 40 giga, no to trudno, żeby nie było loading, ty. I nagle się muzyka nawet też zmieniła. Kto to jest? Czy to jest Poppy? Banzo Bunny. Ta tutaj w tych kulkach leży, się bawi. Okej, widzę tutaj te... jego szpony od Catnapa. A! Ale ja tu chyba nie mogę wejść, co? Bez maski. Gdzie jest ta maska? Co się dzieje? Co się teraz stało? Czy ja mam teraz koszmar? Bo nie mamy łapek! Widzicie? I to jest ta głowa Hagiego Wagiego. Wydaje mi się, że my teraz tak jakby... mamy właśnie ten koszmar. Bo ani łapek, ani to, ani tamto... Idziemy na dół. Już się skończył ten smród. Siema. Ale czemu oni mi grappaka zabrali? To nie jest normalne. Wydaje mi się, że żadnej z tych drzwi nie da się otworzyć. Więc my pójdziemy po prostu przed siebie prosto. I nic nie wyskoczyło, prawda? Co tu jest grane, ty? Radyjko? Po co mi to radio tu jest potrzebne? Jakbyście poszli w lewo czy w prawo? Co tu jest w ogóle napisane? Happy and fun. Why was it done? No, szczęście i zabawa, dlaczego to się, tak się stało? Nie mam żadnego pojęcia. Ale ewidentnie coś tu jest nie tak. Tragic news this morning. As of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and of the Playtime Company. U Ludwika. Czyli to chyba to dziecko. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag. Officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. W worku było to dziecko. Znaleźli kości. Nie wiadomo, dlaczego umarł. Patrzcie, to tam są te ślady tego Catnapa tutaj również. Więc chyba obojętnie, gdzie nie pójdzie... Widziałem jakiś cień. Playtime powiedzieli. Elliot Ludwig był bardzo wspaniałym człowiekiem. No, czyli on tego nie zrobił. Tak jak inni mówią. Bardzo kochał dzieci. Okay. Both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. Czekaj na więcej, ale spójrzcie, bo my możemy sobie na przykład tutaj pójść w prawo i tu jest jakiś napis. A clap and a half to you, we'll miss you. Clap and a half. Wydaje mi się, że oklask i pół. Czekamy na ciebie? Mamy tutaj kolejną sytuację, w której to... Słychać telefon, dobra, ale tutaj jest jakieś kolejne dziecko. Roczek ma. Słyszę telefon po tej stronie, więc pójdę teraz tutaj w prawo. Tak jakby to gdzieś tutaj było? Wydaje mi się, że tu jest jakieś biuro, widzicie? Tu jest otwarte.
Siema. Musisz biec? Oh my god! Którędy mam biec? Ty, no tu się... Ja nie mam ochoty tutaj nic słuchać, ty. Daj mi spokój, tu gdzieś już katnap jest. Daj sobie spokój. Daj sobie spokój, daj sobie spokój. Ja wiem, że tutaj te dzieci umarły, bla bla bla, coś tam, coś tam. Oh my god. Dalej te napisy się pojawiają. No, na razie go nie ma nigdzie. Ja nawet tutaj nie mogę biegać, to dziecko mi... Oli! Oli. Oli mi mówi, że mam biec, jak ja nie potrafię... Nope. 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 Zniknął mi korytarz! No i muszę iść do niego tak czy siak? Nie ma korytarza! Nope. Ja tam nie chcę iść do niego. Katnap, bo ja nie umiem biegać, ja nie wiem dlaczego nie umiem biegać, tyś użył tutaj tego dymu na mnie, co się w ogóle teraz dzieje, ty? Coś tu jest niepoważny. A, on się mnie boi, zniknął. Widzieliście się go? Taka gra, 40 giga i kotek zniknął. Siema. Guild hounds you. Wina cię goni. Bądź też poluje na ciebie. Oho. Nie no, mogę iść ten. I co, muszę się w kółko kręcić teraz? Ile razy mam się kręcić jeszcze w prawo? Czemu on mnie wpędził w jakiś... O, pojawił się nowy korytarz, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dalej nie mogę biegać. Na pewno będzie tak, że jak się pojawi katnap, to będę mógł nagle biegać. Bardzo bym chciał tam iść, ale ja wiem, że muszę iść tu chyba. It haunts you. Na ciebie poluje. Nie no, guild haunts you. Wina na ciebie poluje. Gdzie jest katnapek? Katnapek! Tu niczego nie ma. Tu też niczego nie ma. A tu? Powstań. Tam. Powstań. Ja wiem, że muszę powstać, no przecież chodzę cały... Chyba, że ktoś mnie teraz woła. Bo tu jest przecież ten sen cały. Ten koszmar. W którym znajduje się też i katnap. I on mnie nie potrafi tutaj chyba zabić, no bo to jest koszmar wszystko. Ojej, on tu poszedł tutaj, ja muszę iść tędy, no. No i musimy znaleźć ten generator, który przywróci nam prąd. Dawaj, szybko tu. Słyszę dzieci. Ja się cały czas boję, że on będzie za mną. Okej, jakaś winda? Nie, tutaj... Czemu tu tyle dzieci słychać? Kaseta. Co tam było napisane? Welcome to the playtime? Siemanko, współpracownicy. Witamy podczas pierwszego dnia w playtime. Znajdziesz tutaj nową rodzinkę. No, możesz sobie przechadzać po korytarzach. Zobacz, jak się dzieci bawią. Drzwi się zamknęły. Okej. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done. Nieszczęśliwy, albo co zrobiłeś. Jestem tutaj, by cię posłuchać. I powinieneś wrócić kilka lat później.
finally getting the better of you. Przecież to minę teraz Sagiego. May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible. Oni mnie tutaj każą patrzeć na to cały czas. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Nie chcę na to patrzeć, ty. Smile at you. Nie chcę na to patrzeć, daj sobie spokój. Nie chcę się na to patrzeć. Nie chcę się na to patrzeć. Nie! Nie! Nie umiesz się w ogóle odwrócić. Nie będę się na to patrzeć. Nie będę się na to patrzeć. Welcome home. Czemu się nagle Hagiwagi pojawił? To był koszmar, ja wiem. Widzicie, my dalej tutaj leżymy. To fajny koszmar. Jesteśmy z powrotem. Ktoś tutaj chodzi. A może Catnap występuje tylko i wyłącznie w koszmarach? Nie mam pojęcia. To jest zamknięte. To jest znowu krew. Ty, no bo on gdzieś tutaj chodzi chyba i on drapie po tych ścianach. Ej, nie no, ale on naprawdę tu gdzieś chodzi. Czemu Banzo Bunny jest tutaj powieszony? Press here. Mami long legs. Co? Powiedz coś w końcu. Ja już jej dawno nie słyszałem. Tam chyba trzeba zejść na dół, tak mi się wydaje, bo tu jest wszędzie wszystko pozamykane. I znowu mamy tutaj jakąś minigierkę, do której... Będziemy się musieli chyba tutaj dostać do tego generatora, dokładnie. Dobra, zejdźmy na dół. Tu jest w ogóle ta maska, ty. Daj mi tą maskę. F to equip the gas mask. Mamy w końcu maskę, widzicie? No siema. Playtime. Ale potrzebujemy, no chyba potrzebujemy, no bo on tutaj dymi cały czas ten typek. Wydaje mi się, że to chyba musimy jakoś aktywować, żeby rozwaliło te kartony jak Hanka. Z N jak miłość, czy z czego to tam było. Albo jakoś popchnąć to? O, widzisz? No mówiłem, że coś... No Hanka, no mówiłem, że Hanka, ty! A tu? Tu nic nie ma, bo to było tylko po to, żebym miała naciągnął tą Hankę tutaj, nie? No i Hanka sobie tutaj porozwalała kartony, umarła śmiercią naturalną. A my... Nie wiem, co dalej musimy zrobić, bo nie wiem w ogóle, po co to zrobiłem teraz. Po co ja to zrobiłem? Po co ja to rozrobiłem? Po co ta Hanka rozwaliła te kartony i nic tutaj więcej nie ma? A bo tutaj coś jest u góry, dobra. Tylko jak się stąd wydostać teraz, powiedzcie wy mi. Skoro ja tutaj nie mogę... Aha, bo ja mogę się wszędzie... A to ja nie wiedziałem, że ja się mogę wszędzie odbijać tą łapką. Nie no, aha, bo ja tego nie widzę, bo to kartony spadły na to. Hanka, wiecie, nie? Pralnia. Kojarzy mi się to z Evil Nun. Można tu wejść? Można. Ale mogę też iść tu. Ale tu raczej niczego nie ma. A dobra, mogę to przewrócić i jechać dalej. Bądź też iść. Można wejść tu, albo też można, wiecie co? Wydaje mi się, że tędy też chyba można przejść. Nie no, tu już jest coś zabarykadowane. Nie no, no da się przejść. Łapka. Czy to jest jakiś sekret tutaj? Po co ja to tutaj otworzyłem? Bo tu jest tak ciasno, że już w ogóle nie mam żadnego pojęcia, gdzie iść, ale widzę tu jakąś kasetę. Więc może przejdźmy na razie sobie tu i sprawdźmy, z czym tutaj mamy do czynienia. Ale czy ja mam kasetę? No nie mamy kasety, musimy najpierw ją znaleźć. Ale jakby co, to wiemy, że tutaj mamy... pomieszczenie, gdzie będziemy sobie mogli tą kasetę otworzyć. A tu jest kaseta, patrzcie! Ja tego prawie nie widziałem. Co tam było napisane? Coś tam void. 1-3-2-2. Czyli wydaje mi się, że ta dziewczynka, to ona będzie tym eksperymentem, która została zarażona tym dymem od Catnapa, tak też może być. I ona jest zmutowana. Przecież rozmawiali z tą matką. Kevin? Dlaczego go wzięliście? Kevin. Kevin jest bardzo chory. Bardzo, bardzo chory. Ale niech będzie mu lepiej.
proper care and give him proper rest. On potrzebuje odpocząć. Czy myślisz, że będzie z nim wszystko w porządku? No tak myślę. Okay. Idź szybko do łóżeczka. Okej. Joseph. Czyli mamy Kevin, Joseph i tamta na M jeszcze była, nie? Maurice? Czy Marta? Już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała. No dobra, ale ewidentnie widać, że oni tutaj coś z tymi dziećmi robili i te... No ten Katna by ci wszyscy... Ktoś tam się zmutował, wydaje mi się, że ta dziewczynka na początku. I ona jest tym eksperymentem, tam chyba 1006, który zbiera chyba wszystkie części Huggy Wuggy, Mami Longlegs i innych. Co się teraz dzieje? Siema. Jaki on jest chudy! To nie jest taki chudy naprawdę? W ogóle gierka potrzebowała chyba z pół sekundy, że... dwie sekundy, żeby się ta postać wygrała. Ale to już nieważne, nie? Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Tu już świnka Peppa. Nie, no to jest Poppy najprawdopodobniej. Tu niczego nie ma. Mogę przejść tędy. No ale gdzieś tutaj Katna przed tędy. Hello? Okej, okay, już widzę, że tutaj będzie prąd potrzebny. On sobie szedł tędy. Tu się pojawił, on sobie szedł tędy, gdzieś tam poszedł. Ja teraz nie wiem, czy to jest... No to nie jest sen, no bo jesteśmy w normalnym świecie teraz. Ale jak sami widzicie, potrzebujemy teraz dwie bateryjki. W ogóle tam przy tym generatorze, gdzie musimy zamienić... O! 0% power, night. Czyli jest noc. Czyli on tak jak Moon z FNAF-a, chodzi tylko w nocy chyba. Jak wszyscy śpią. Wszystkie drzwi można otwierać. Hide, hide, hide. Ukrywaj się, ukrywaj się, ukrywaj się. Nie widzę, abyśmy się gdzieś mogli ukryć, więc czuję się dosyć bezpiecznie, bo gierka będzie mi pokazywać to, co ona chce. A nie, że ja się tutaj muszę coś ukryć, tak jak w Greni, czy coś takiego. Ale tu jest... Kissimissi? A co ty tu robisz, kochana? Kissimissi! Halo, Kiss... Ej, no nie mogę do niej podejść? No czemu nie? Jak ona się nazywa? Kissimissi. Ale ja tutaj... Co ona ogląda? To jest chyba ona. Widzicie? I ona tak jakby I ona tak jakby siebie wspomina, ale słyszycie? Ona takie... Robi. Słyszycie? Teraz na przykład. To jest ona! Albo to jest ona, albo to jest jej matka. Wydaje mi się bardziej, że to będzie ona. No ale popatrzcie na mnie, no ja tu jestem, ty, halo! Ty, no nie rajcuje ją to. Ja myślałem, że będę śmieszny, a ja ją to nie rajcuje. Friends forever. Chyba... Koledzy na zawsze. Chyba, że wiecie co, to może była jej przyjaciółka, czy coś takiego. Tutaj w ogóle też ktoś spał. Kissimissi śpi tu, a ona śpała tu. A dobra, ja mogę sobie tutaj wejść na górę, okej. Okay. Nie widziałem tego wcześniej, wiecie? Tutaj znowu jakieś... łóżeczka dziecięce są. You turned. Odwróciłeś się? Why have you turned? Dlaczego się odwracałeś? No mamy tą maskę, to jest dla nas najważniejsze, więc jak zobaczymy Katnapa i będzie próbować dmuchnąć w nas, to my po prostu zakładamy tą maskę. Ale też musimy na niego mega uważać, bo musimy przed nim najprawdopodobniej uciekać. Okej. Okay. Bardzo dużo tutaj dzieci było. Ja to widziałem kiedyś na tym screenie. Ale czekajcie, bo mamy kolejny... Ja chcę sprawdzić, co tu jeszcze jest. Dobra, wiecie co? Chyba musimy tak czy siak zejść na dół. Tu jest w ogóle ta jedna z zabawek. Zejdźmy na dół. Czemu tu się cały czas drzwi otwierają? On gdzieś tutaj cały czas chodzi i spaceruje. Dobra, otwieraj te drzwi. Co tu zaś jest grane?
piwnicy od sąsiada. Kissimis cały czas tam oddycha. Ja ją cały czas słyszę tu. No siema. Szkoda, że nic nie mówi, tak jak mommy longlegs. Ale mamy przynajmniej baterię. 50% power. Otworzyliśmy jakieś drzwi. Może teraz z Kissimisi coś się stało? Nie no, dalej. Dalej sobie tam siedzi. Jestem ciekawy w ogóle, po co ona tutaj przyszła. Idziemy na górę. Tu już nie ma tapety z Poppy, widzicie? Cichutko. Tu coś jest? Tu niczego nie ma. A tu jest znowu ta zabawka. Jedziesz, let's go! Jak to fajnie wyskoczyło i po raz kolejny rozwaliliśmy kolejny samochodzik, po raz drugi. O! Hagiwagi tu jest! Ja myślałem, że tu jest Hagiwagi rzeczywiście. A jednak to nie on, tylko jakaś tam plandeka. The Hour of Joy. No wiemy już, godzina szczęścia. Szczytu, zwał jak zwał. Godziny szczytu to są. Tam byliśmy, nie? Ty, w ogóle bardzo dużo było wszędzie tych dzieci. On chyba gdzieś na dole jest. W ogóle możemy tutaj zejść też na dół. Nie wiem też w sumie po co. Bo później się podciągnąć nie będę mógł, ale ewidentnie tam możemy sobie zejść też na dół. Tylko, że wiecie co, my sobie przejdziemy może tu. Bo tutaj na dół też można spaść. Ale póki co nie wiem w ogóle co to jest za pomieszczenie. Póki co jeszcze. Więc ja sobie pozwolę być na razie na tym drugim piętrze, bo tu jest ta świnka. Piki Pigi. Zjedzmy. Naprawdę lubisz kotlety? I kurczaki? A unicorn też jest tutaj, czyli jednorożec. Nadal jestem głodny. Co jeżeli będziemy przyjaciółmi? Kissimisi tutaj znowu jest. Tu jest jakiś prąd. Tu jest saving, więc dobrze idziemy. Ja dokładnie nie wiem... Czy zeskoczyć tam... Nie no, zeskoczyć na razie nie musimy w sumie, bo to by było bez sensu. Ten samochód się tam cały zapalił. Ale z racji tego, że tutaj mi się pojawił saving, to coś teraz tutaj będzie. Już widzę kasetę. Potrzebujemy, która na razie nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest. Ona gdzieś jest i się do mnie uśmiecha. Bo tak jest za każdym razem. Mommy Longlegs, jej łapka, jej głowa Hagiego Wagiego. Wydaje mi się, że on daje nam po prostu znać, że on... Łeb od Hagiego Wagiego wziął i tą rączkę od Mommy Longlegs. No dobra, a gdzie jest kaseta? Bo tutaj możemy sobie wziąć prąd, ale po co? Jak to mi nic nie da na razie. Na razie tego prądu nie potrzebuję. Czy ja ten... Czekaj, bo chyba ten prąd gdzieś jednak potrzebuje tu na dole, wiecie? A tu jest kaseta! No to skoro ja mogę... No bo ona jest w sumie podświetlona, no. Dobra, mamy kolejną kasetę. Dawajcie, let's go. Znowu coś tam było napisane, ale ja tego nie widziałem. Mamy dziewczynkę. Nigdy za tym nie tęsknią. Powiedz nam. Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Samuel Lee? Pan Dr. White wybrał? Let's all give Sam one last goodbye, shall we? Pożegnajmy Sama. Razem ze mną. Raz, dwa, trzy, na razie. Do widzenia, Sam. Coś się otworzyło. Coś się gdzieś otworzyło. Ja widzę, że my musimy stąd sobie wziąć... A, tutaj coś jest, spójrzcie. Dobra, i możemy iść dalej. Czekajcie, stąd chyba prąd możemy wziąć. Dokładnie, mamy tutaj prąd. Okej, coś się dalej otworzyło. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, gdzie jest bardzo dużo łóżeczek dziecięcych. Tutaj znowu będzie prąd potrzebny. Ja chyba będę to mógł wziąć stamtąd, prawda? Dobra, mamy tu. Dobra, teraz się tutaj otworzyło. Ale zauważcie w ogóle, że tutaj nie ma teraz tych złotych statuetek. Siema. Ja wiem, że on ma baterię z tyłu, bo już to widziałem wcześniej. Ale wydaje mi się, że on mnie nie zaatakuje, bo to nie jest żaden potworek za nic. Tam też będzie można zeskoczyć na dół? Ale to A to czemu on się odwraca do mnie?
My go musimy jakoś... ogarnąć, żeby on się do mnie nie odwracał, widzicie? Bo nie potrafię wziąć od niego teraz tej baterii. I chyba będziemy musieli zrobić coś takiego, że on się niby teraz tutaj na mnie patrzy. A my sobie przebiegniemy... Co tu jest w ogóle? A my sobie przebiegniemy... O! Będę mógł wejść do wentylacji, nie wiadomo też w sumie po co. I dlaczego, ale on się teraz tutaj powinien do mnie odwrócić, albo... Nie no, po prostu wziąłem tę baterię. Coming back... Powracając tutaj był to błąd. A po co ja mogę po tych wentylacjach chodzić? Ukrywać się przed nim, czy co? Ten typek się w ogóle nawet nie szczaił, że ja od niego tą baterię wziąłem. A, bo on był na baterię! Okej, on się teraz nie rusza. No dobra, tylko że ja mam tutaj większe pole do manewru. Ja nie wiem, czy mam iść do wentylacji, czy mam zejść tam, zaskoczyć na dół, czy może iść sobie tutaj, czy może wejść znowu tu do tej wentylacji. Nie, może wejdę do wentylacji, bo wydaje mi się, że Catnap nie potrafi chodzić po wentylacji. Możemy zaskoczyć też tam na dół, albo tutaj na dół. Co się teraz dzieje? Tego się otworzyć tutaj nie da. Dobra, tutaj się da wejść. Friends forever. Na zawsze będziemy przyjaciółmi. I hagiwagi namalowany. Gdzie my teraz jesteśmy? Po tej drugiej stronie. Tutaj mogę wsadzić baterię kolejną. I potrzebujemy jeszcze jednej, która nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest. Znowu się coś otwiera. Ale wydaje mi się, że ja na spokojnie sobie przejdę tu, bo my teraz jesteśmy tak jakby po drugiej stronie tego budynku. Tutaj coś jest? Hagiwagi. Spotkamy się z Hagiwagim czy nie? Ja bym bardzo chciał. Te dzieci tutaj kochały Hagiego Wagiego. Ale jego już chyba nie ma. Help. Hide, hide, hide. Pomocy proszę się ukrywać. Get some sleep. I Hagiwagi idzie spać. Dobra, byliśmy tutaj. Tu widzę, że potrzebujemy prądu. Tam sobie zeskoczyliśmy na dół. Jeszcze nie byliśmy tu. A tutaj widzę, że jest prąd, ale nie mogę go wziąć. Chyba, że ja stąd mogę ten prąd wziąć? Nie no, ja tutaj potrzebuję prąd. Dobra, mamy to chyba. No w końcu się udało! Ja tutaj biegałem chyba z 20 minut, żeby to ogarnąć. Nie przestraszyłem się. Nawet nie wiem w ogóle, co się stało. Siema, Hagiwagi. Okej, no problem. Okej. Dobra, Hanka znowu tam kartony rozwaliła. Cały czas się przytulajmy. Przytulę cię, zanim wybuchniesz. Aż wybuchniesz. No i się cieszy. Dobra, bo Hanka znowu tam rozwaliła kartony. I my sobie możemy teraz tędy przejść. Hide, ukrywaj się. Tutaj broń sobie wisi. Ale tutaj chyba na razie niczego nie ma, co? Nie ma żadnego Hagiwagiego ani Kissimissi. Ale to, że spotkałeś mi Kissimissi, to jest to po prostu mega. Tu niczego nie ma chyba. Z tego, co mi się wydaje. Tutaj znowu pełno krwi. Oh my god. Maska. Można wejść do wentylacji. Więc wchodzimy. Wydaje mi się, że cały czas musimy mieć tą maskę teraz założoną. A gdzie my tu jesteśmy? Co to tam w ogóle jest? To tu już nie jest potrzebna maska. To była tylko tam potrzebna. No dobra, niech będzie. Mamy kolejną bateryjkę. Przez tą baterię nic nie widzę, bo mam ją na pół ekranu. Tak czy siak muszę ją wyrzucić, bo będzie mi potrzebna inna łapka. A tutaj znowu wszyscy spaleni. Tutaj się ten chyba samochód pali, prawda? Dobra, weź to. Łapeczka. I oddajemy kolejną baterię. Dawaj, let's go. Gdzie to było teraz? To było chyba z tego, co mi się wydaje, tutaj gdzieś. Tu. No i mamy już w sumie 100% day, więc możemy się na spokojnie dostać teraz do tego generatora. Siema, tam w ogóle jest jeszcze trzecie piętro, ale nie wiem, czy tam się da dostać. No ale w końcu otworzyło się tutaj i mamy... saving i mamy też...
generator. Możemy stąd wyjść. I znowu mamy tutaj jakieś zaplecza tego wszystkiego. I kolejną minigierkę. Co to tutaj w ogóle jest? To... Czy to jest jakiś robot? O nie, nie gadaj... Nie gadajcie, że tu są jeszcze jakieś kolejne minigierki. Co tutaj w ogóle też jest? To use the turret. No dobra, ale... Okej. Gdzie to ma uderzyć? Tu. Aim turret at the power pole and put the lever. Okej, bo tu jest chyba prąd. A ja mogę tego użyć! Okej, czyli to jest coś nowego. Dobra, robimy teraz tak, że... Bo to będzie tutaj chyba w sumie dosyć proste. Bo my to musimy odwrócić w taką stronę. Wchodzimy do tego turret. I strzelamy tu. Dobra, i teraz pociągamy za to. Idzie prąd i mamy pierwsze. Aha, dobra, i tutaj się otworzyło. I mamy kolejny turret. I ja teraz będę musiał jakoś... Ja nie mogę, co tu jest w ogóle grane? Czy ja muszę tu jakoś przejść? I teraz tam będzie trzeba trafić, więc patrzcie, co robimy. My bierzemy to. To już powinno być tutaj chyba na celu... No nie, no bo to jest... To musiałbym jakoś odwrócić. Nie da się tego close? Dobra, da się to wyłączyć. I teraz muszę przejechać... Dobra, jest ustawione. A tutaj bym musiał trafić w to. Oh my god, co to się zaś stanęło się? Czekaj, tu wejdziemy. Ja teraz ustawię tu. I ciągniemy. Halo, no przecież uderzyło. Uderzyło czy nie uderzyło? Dobra, tutaj uderzyło. Ale ja bym musiał też chyba załączyć tu. No i wtedy to tu się rozwala, no co jest grane ty? Patrz, ciągniemy za to. Tu idzie prąd i teraz tu potrzebuję też. Tylko najgorsze jest to, że to się wtedy tutaj podnosi. I my nie mamy i tu prądu. Ale... Nie no, ja stąd przyszedłem, dobra. A, bo ja mogę to tutaj tak zabarykadować jeszcze, patrz. Trzymam tutaj, ciągnę, a tym załączam. No i teraz to zadziałało. Co się dzieje? Co to? Pociąg? Nie no, jakaś muzyka leci. Ale po co ta muzyka leci, to nie mam żadnego pojęcia. Siema. Catnap. Wydaje mi się, że za chwileczkę mnie będzie gonić. Bo on wie, że my tu jesteśmy i coś przeskrobaliśmy. Co to jest? Winda chyba. Dobra, jedzie winda. A ja się nie mogę tutaj dostać? Tu wejść sobie, zobaczyć co tam jest, bo tam może by kolejna łapka była? Nie? No to jedziemy na górę, dawaj. Winda, dawaj na górę, szybko, halo! Ty no nie działa. O, jadę, patrz! Zadziałało w końcu, 16 razy w to uderzenie mi zadziałało. Zaś w tym domu jesteśmy... Ja już chcę wyjść z tego domku. Myślę, że to jest home sweet home, który nie chce być home sweet home, no. Zamknięte nadal. Tu już się na bank spotkamy z catnapem. Widzisz? Loading mamy. No i teraz się pewnie catnap pojawi. Na 100%, na 1000%. Nie no, jesteśmy na zewnątrz, czyli nie spotkaliśmy się z catnapem. Hagiwagi? Nie no, to jest Kissy Missy przecież. I Poppy się pojawiła w końcu. Oni nic złego nie zrobili. Ale ona jest teraz piękna graficznie. Oni są tutaj, by nam pomóc. Cieszę się, że Ollie ci pomógł się tutaj dostać. On jest powodem, dla którego się spotkaliśmy. Ale przecież Kissy Missy już mnie widziała i się spotkałem z nią. Tak dużo przeszedłeś. Ten wypadek kolejowy i w ogóle. Okej, no to teraz mi wytłumaczą, o co tutaj w tym chodzi. No, no, no... W końcu. Będzie wszystko z tobą w porządku, wiesz? Będzie za mnie wszystko w porządku. Siema. I to teraz się wszystko zaświeci chyba, co? Nie, jakaś winda. Ty, jak w tym, jak w Garden of Banban. No i co, zjeżdżamy, czy co teraz robimy? Nie jestem twoim wrogiem, ale nie mogę ci pozwolić stąd odejść.
is bigger than all of us. To, co dzieje się tutaj na dole, to jest większe niż jej przypuszczałeś. Ja ciebie potrzebuję. We can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. Zemsta na tych potworach, którzy się nad nami znęcali. Wszystko się sprowadza do prototypu. Czy to już będzie ostatni chapter? Czy może będzie czwarty? Panie przodem. Dziękuję. Czemu ty tutaj tak usiadasz sobie? Co się teraz dzieje? Muszę nacisnąć czy co? No powiedz coś do mnie! Halo! Poppy! Dobra, mamy tutaj przycisk. I... Znowu się wszystko zaświeciło. A bo my jesteśmy tutaj tak u góry. No i co tam, Poppy, jeszcze do mnie powiesz? No przecież zaświeciłem, no weź wstań i coś powiedz. Halo? Co, muszę zeskoczyć i się zabić, czy co mam teraz zrobić? A nie, muszę jechać sam na dół. Okej. Czyli prototyp ją tam wsadziły. Niech ci pomogę ci go zabić. We've all seen you. How capable you are. Wszyscy ciebie widzieliśmy, jaki jesteś zdolny. Zabiłeś Hagiego, zabiłeś mami. Uwolniłeś mnie. Jesteś perfekcyjny razem z nami. Do tego. Okej, czyli nie możemy tutaj... Oli do ciebie zadzwoni. Nie boicie się Katnapa? Przecież przed chwilą powiedziałeś, że idzie. Ale to ja nie mogę tam z wami ten kampić, aż on zniknie? Nie mogę? Okej. Okay. Oli do mnie dzwoni. Siema, Oli. Umiecie Oli na Discordolce? Dobrze, że on się Kickflip nie nazywa. No siema, Kickflip, co tam? Nic mi nie powiedziała! No. No ja wiem. Co się dzieje? Nie. No jak mam tu jeszcze raz wejść? Czekajcie, coś stąd wyciągnąłem i musimy to podpiąć pod statuetką. Tylko nie wiem dokładnie gdzie, czy ja muszę wejść tu? Nie, tutaj coś było, coś słyszałem. Nie no, ten kabel jest taki długi? Skąd ten kabel jest taki długi? Gdzie to podpiąć? Tu chyba. School? Home sweet home. No mamy to. No taki kabel? No pamiętam, tak, pamiętam, no. A, czyli to był generator dla tego. Nie no, nie gadaj! No dobra, no mamy to i co? Już połowa za nami? Wszędzie jest niebezpiecznie. Czyli pójdziemy teraz do szkoły. I jego tam nie ma. No dobra, no czekamy na kluczyk do szkoły. I wydaje mi się, bo tutaj jeszcze mamy... Playhouse? No tam jest najniebezpieczniej. Powiedział, mamy jakieś biura, mamy Toy Store, czyli Toys R Us, czy tam sklep zabawkowy Smyk. Skydom jest ogarnięty. Naomi wysyła do school. Wzięliśmy kluczyk i pójdziemy sobie teraz do school, ale że to jest taki długi kabel, a Katnap tutaj nie przyjdzie i tego nie przedziurawi, tego kabla? Patrzcie, no przecież to przeszło przez pół budynku wszystko. Co tu jest w ogóle grane? Gdzie jest ta szkoła? Czy to jest szkoła? Wydaje mi się, że szkoła to nie jest. Tu jest Playhouse, a szkoła to może będzie to. Mi się to tak troszeczkę kojarzy z Hello Neighbor. Widzicie? Te budynki i tak dalej, to jest bardzo podobne do tego. Czy to jest szkoła? Tak, to jest szkoła. No siemanko. Tutaj Katnapa nie będzie, ale będą pewnie jakieś minigierki. Znowu mamy loading, no bo się tutaj kolejna lokalizacja wgrywa. No siema, i jesteśmy. Elo, elo, pay attention, bla bla bla. Na bank tutaj będą jakieś minigierki po prostu, bez Katnapa. Szybko. Po co?
Nie wiem, czy możemy się tam skontaktować. Joy. Gdzie tutaj ktoś jest razem ze mną? Gdzie? Skoro tam był Katnap, a mówię, że tutaj nikogo nie ma, no to gdzie tutaj ktoś ze mną jest? This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Pani Delight? Remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Okej, czyli nie mogę być na holu. Muszę być cały czas w klasie, dopóki nie zadzwoni jakiś dzwonek. A tak to się musimy przed nią ukrywać? Wydaje mi się, że tutaj pani Delight będzie jakaś chodzi. Miss Delight. Tu jest zamknięte. Tu jest otwarte. I tutaj widzę, że będziemy musieli znowu dwie baterie wsadzić po to, żeby to zasilić. I tam jest jedna z baterii. Jak się dostać do tej baterii tam? Nie mam zielonego pojęcia. Ale może zostawimy sobie te... Nie no, spoko. Co to było? To była pani Delight. Ona nam każe zostać w klasie, gdy jeszcze nie zadzwonili. Nie no, ja stąd przyszedłem chyba. Tam jej nie ma, a tu? No niby jesteśmy teraz w klasie. O, mamy pierwszą baterię. Na razie tutaj niczego nie widzę. Więc możemy ją chyba na spokojnie zanieść. Dobra, dawaj, odkładaj. I teraz tutaj chyba dopiero będziemy musieli uważać na tą panią Delight. Ty no, gdzie ona jest? Nie ma jej nigdzie. Wait, I recognize you. Pamiętam ciebie. Yes, I remember. Nie pamiętasz. Pracowałeś tutaj? Alive. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Barb? Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Barb mówi, że szukamy. Powinieneś opuścić, bo Katna będzie. Barb jakiś mnie zna. I on wie, że jestem coworkerem. No dobra, ale tutaj potrzebujemy teraz prądu. A ten prąd był z tego co pamiętam tu, ale nie mamy baterii. To jak ja się tam mam teraz dostać? A może tutaj widzę, że jest, patrzcie, widzicie? Tu chyba. Wejdźmy sobie tędy przez wentylację. No i co dalej? Mogę tu zeskoczyć? Da się tu zeskoczyć, jestem. O, jest i bateria kolejna. Dobra, odkładamy tą baterię. I teraz musimy wziąć szybko stąd prąd. I lecieć tu. Żeby otworzyć tą bramę. Chodzimy dalej. Szkoda, że tutaj teraz na przykład ta latarka nie działa. I znowu musimy gdzieś poszukać kasety. Bo widzę, że tutaj mamy... Ej, no ja chciałem z nią spotkać. Oni mi pozwolili tylko otworzyć te drzwi dopiero, gdy ona zniknęła z planu filmowego. A gdzie jest kaseta? Pani Delight! Halo? Gdzie pani jest? Proszę się pokazać. Ja bym bardzo się chciał z panią spotkać. Ale nie wiem, gdzie jest kaseta. Może pani ją ma? Może ja też się tak zapytam, O, jest pani Halo, pani Delight! Ja się bardzo chcę z panią spotkać. Halo? Not a good listener, are you? Nie słuchasz, co? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. Zastanawiam się, czy twoje krzyki będą tak samo brzmiały jak od innych ludzi. I look forward to finding out. Bardzo bym się chciała tego dowiedzieć. Okej. Okay. To, żebyśmy mogli się tutaj dostać. Bo ja gdzieś ten prąd potrzebowałem. Tutaj potrzebuję prąd i tam potrzebuję chyba. Nie, tam potrzebuję baterię. Dobra, dawaj mi to. Tu sobie otworzymy. Do not enter. Oczywiście, że tutaj nie wejdziemy. Jak być inaczej. O, jest pani Delight. Hello, student. Siema, studenci. Uczę wielu przedmiotów. Powiem ci troszeczkę o anatomii. 60 tysięcy mil jest z tych żył? 25 tysięcy mil jest na świecie. Still, damage it
Czyli mamy tutaj jakąś kość tam w uchu, która jest najmniejsza. No tak. Dobra. A to już było na tyle. Ale ja dalej tej kasety nie znalazłem. Ona gdzieś tam mnie siedziała i się do mnie uśmiechała. Ej, tu są notatki jakieś. Notatka 4. Food hungry. The pit in my house for food. I can think. Anything to stop howling. To są w ogóle notatki jakichś dzieci, mi się wydaje. Co tu jest napisane? I'm so sorry, I had to eat. Musiałem zjeść. Musiałem przetrwać. Zjadłem ich. I had to eat. Musiałem. Dobra, co my teraz tutaj mamy ciekawego? Tak i tak po prostu? Nie, tak to na pewno nie zadziała. Chyba, że to się jakoś tak... O, dokładnie tak to się robiło? I załączyliśmy... Co pani robi?! Co pani robi?! Proszę panią! Proszę panią! Ona się zbugowała. O-o. A bo ona się patrzy, jak ja się nie patrzę! A co z tą baterią teraz? Podobasz mi się już. Nie wiem, dlaczego nie mi się podobasz. A jakbyśmy się dogadali jakoś? Na przykład byś mi dała tą baterię... Na przykład byś mi dała tą baterię jeszcze raz. Co?! Ja nie wiem, gdzie jest ta bateria. Pani... Gdzie ona jest? Pani! Proszę tu podejść. No ja się do pani odwrócę, znaczy... Tak, żeby mnie pani złapała? Ty ona tu nie umie wejść, nie? Ty ona tam idzie, ona się zbugowała. No chodź tu! O, idzie, widzisz? A jednak umiesz tu wejść! Dara. Gdzie jest ta bateria, ty? No przecież ja ją zgubiłem! Ona tu była gdzieś, a już jej nie ma! Pani Delight, pani ją ukradła tą baterię, no! Nie no! Nie no, pani podpowie, gdzie jest ta bateria, co? Bo pani... Bo ona się gdzieś zgubiła, ona się zbugowała, halo! No chodź, jakie kopy wali tutaj, ty! Dawaj, chodź! Porozmawiamy, no? Mi się wydaje, że ta bateria się zbugowała. O! Ej, jumpscare jak w tym, jak we FNAF-ie. Mi się wydaje, że ta gra się zbugowała, bo ja tu tam wsadziłem, to się otworzyło i się zamknęło i ta bateria zniknęła. Więc tak czy siak się... Czemu ona tam cały czas biega? To już jest zniszczone, no co tu się stało? Czekaj, ona tu podchodzi, rozwala to, widzicie? Ona wydropiła mi teraz tą baterię. Więc ja szybko podchodzę sobie tu. Wsadzamy to. To się otwiera. I to się powinno teraz zamknąć, no przecież to już się wcześniej zamknęło. No widzisz, już mnie nie złapie. No i co zrobisz? Ty, no jest dalej tutaj. Ale wydaje mi się, że ona mi teraz już nie grozi. Oh my god! Jakim cudem się pani przeteleportowała? O nie. No siema, ja tu jestem. Ja tu jestem, ale wydaje mi się, że ja muszę wejść sobie do tego pomieszczenia. Tu. Wziąć prąd. Dobra, nara. Ale ja tego nie rozumiem, dlaczego ona się przeteleportowała, ty! Patrz, zamkną się drzwi za chwileczkę i ona się znowu przeteleportuje. To jest bez sensu, co oni tutaj zrobili. Nie no, to jest teraz otwarte. Pani Delight, proszę mnie zostawić. Nara. Czekaj, tu jest prąd. No siema. To było akurat... Co teraz muszę zrobić? Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jestem, kobieto. Ja tu nic nie widzę chyba. Prąd, gdzie jest prąd, ty?
Dobra, ona tutaj wywali te drzwi, prawda? Dokładnie, ona tutaj te drzwi wywaliła. I ona w sumie nie wie dokładnie, gdzie ma iść. Czy tędy, czy tędy. Ona rozczochrana się potrafi zdecydować, ty. Dobra, tutaj coś mam. Zamknięte. Nie mogę jej po prostu poprądzić? Dobra, dawaj. To gdzieś tu było, prawda? Gdzie to było? Mamy to. I uciekamy przed nią. Nie wiem, gdzie teraz iść. Nie mam gdzie... Co tu jest zaś grane? Ty, ja tutaj... No siema! Ja już sobie poradziłem bez ciebie, ty. Czy na pewno mam tędy iść? Tu są jeszcze jakieś baterie potrzebne. A ja nie mam żadnego... Patrz, zamknął się drzwi, ona tutaj przejdzie. No czemu? To jest bez sensu, ty. Nie ciesz się tak. Nie potrafię tej baterii wyciągnąć. Tu jest zamknięte. No i co teraz mam z tobą zrobić? Baby. Co ja mam teraz z tobą, baby, zrobić, powiedz ty mi? Zamknięte. Baby, bo ja się pomyliłem znowu z tą baterią. Da się ją jakoś wyciągnąć, baby? Baby. Baby, bo ja się pomyliłem z tą baterią. Ja ją tutaj miałem wsadzić. No nie da się jej wyciągnąć chyba. Ja da się wyciągnąć. No to raz się w tej grze da wyciągać, raz się nie da wyciągać? Co jest grane? O co chodzi? Ty się tam cieszysz, jaja, ty się tam ciesz. Ja tu mam kolejną baterię, a ty się tam cieszysz, ty niepotrzebny. Czekaj, bo ja sobie chyba będę mógł też stąd wyjść. No i co? O Jezus. Zaraz mnie złapie. Pani Delight! Pani Delight, niech pani nie będzie taka agresywna. Ja obiecuję, że będę dobrym już uczniem, okej? Ja już będę dobrym uczniem. Co tutaj muszę zrobić? Prąd. Aha, tu jest... Dobra, już wiem, co muszę zrobić. Najpierw sobie odblokujemy te drzwi. Nie, patrz, cyk. Cieszysz się niepotrzebnie. Otworzyłem sobie drzwi. Zamykamy te drzwi! Ona wali w nie z kopa. My teraz odkładamy to tu. Gdzie? Tu? Pani Delight, proszę mi dać spokój. Dobra, mamy pier... Kurczę, no. Jest ta... Pani Delight, proszę mi dać spokój. Wsadzamy drugie tu. O Jezu, zaś to wziąłem niechcący. I teraz musimy wejść tutaj. Musimy wziąć jakoś ten prąd. Niech ona sobie za mną biegnie cały czas. Ja nie słyszę, gdzie ona jest. Dobra, tam jest. Tu. I let's go. Inara! 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 Daj, ona... Ty już się nie boi, ty! Oh my god! Pani Delight umarła jak pani Mami Longlegs! Zaraz ją ktoś weźmie. Pani Delight umarła. Ona się później na samym końcu nie wstydziła mnie i bardzo mnie chciała pocałować. Ale jednak darowała sobie. I zginęła śmiercią naturalną. Ale to było bardzo podobne teraz... Tutaj są notatki. Ja myślałem, że ich nie ma. Tu nic nie ma. Nic nie zdobyłem. Coś zdobyłem i nic nie mam. Ale ja myślałem... Ale to było bardzo podobne teraz do Mami Longlegs. O, tutaj mam jakąś broń chyba. Jakiś pistolecik? Widzieliście to? Co my tutaj mamy ciekawego? To Swap Hands. Co?! I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? No a to się naładuje z powrotem? A ładuje się rzeczywiście, widzi się na tej łapce? Nie bardzo mi się to cieszy, ale ja dalej tej kasety tam nie znalazłem. I nie wiem w ogóle, co było grane. Co tu jest teraz grane? Tu saving. No i co? Czekaj, bo tam... Co tam jest grane?
Dawaj mi to. Ale tu jest minigierek, nie? Tu jest minigierka na minigierce, minigierka na minigierce. Znowu kaseta, ja nie widzę, gdzie jest kaseta. Tu jest latarka tylko. Ale te kasety powinny gdzieś obok leżeć, no przecież ja ich nie widzę. Bo mi się ich szukać nie chce. No dobra, jest. Siema. Tamta pewnie też była, nie? Tak od razu obok, a ja tego nie zauważyłem. Mamy katnapa chyba, chyba że to jest ten prototyp. Okej. Co to było, Richie? Nic, nic. Let's just get this shipment dropped and go. My name is PewDiePie. Myślę, że tak powie. I take it you're not a fan of this place, are you? Jesteś fanem tego miejsca, co? Never liked the feel of it. Nigdy tego nie lubiłem. Don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Nie myślisz, że oni potrzebują normalnego światła, tylko światła takiego? Domowego i pomalowanego nieba? Sorry, Stu. Stu? That doesn't sound like the rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. Próbuję nie być teraz cały czas taki zdenerwowany. Man, but I gotta control my temper. So, muszę kontrolować swój humor. Mój temperament. You're just different, rich. Jesteś dziwny, inny, rich. But I always liked that about you. Zawsze to w tobie lubiłem. Well, you're one of the few. You know, Richie. Znasz Richie, prawda? With my retirement coming up. Że idzie emerytura. They've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about. No i ci stali mnie, żebym dał komuś tą rolę i będziesz nią ty. Ty przejmiesz moje stanowisko, tak? Nothing official yet. Tak, ale nic oficjalnego jeszcze. I think there's a decent guy beneath all that graph. And honest. Jakiś człowiek, który bardzo dużo pracuje, również może być. A jeżeli ty mi udowodnisz, że możesz wziąć po mnie stołek, to go dostaniesz. Czy to oznacza, że Ludwig już idzie na emeryturę? Czy kto? Gdzie my w ogóle jesteśmy, ty? To mi się już zaczyna pomału kojarzyć z jakimś Resident Evil albo coś. Bo tego już się pomalutku robi za dużo. Czekajcie, to była ta łapka. Work area. Znowu już tam widziałem jakieś minigierki. Work area, czyli miejsce do pracowania. Gdzie teraz mogę przeskoczyć? Tam gdzieś na dół? No dobra, no to idziemy. Let's go. A teraz tu jakiś jest pewnie. Zamknięte. Ale po co mi to jest potrzebne do strzelania? Gdzieś tutaj muszę prąd znowu dać. Tak po prostu? Obok? Ale ja... Aha, bo muszę tutaj przeskoczyć teraz, dobra. Tam dalej mogę gdzieś skoczyć? Jesteśmy? Znowu? A nie, no nie gadaj, że to prąd jeszcze. Oh my god, i co teraz? Mogę po prostu tak sobie spaść? Patrz. O, jestem śmiertelny, no jakbyś inaczej, dobra. Zmieniamy szybko. I teraz tak, let's go jump. Teraz tu, let's go jump. Teraz tu gdzieś, let's go jump. Let's go jump. Let's go jump. I już nie ma prądu. Ale, aha, bo ja tu tylko do tego potrzebowałem. Myślałem, że gdzieś jeszcze ten prąd będę musiał wziąć ze sobą. No to w sumie spoko, że mi dali taką możliwość. Ale to jest spoko to akurat. Nie wiem jeszcze do czego to jest potrzebne, ale jest spoko. No dobra i co, wydaje mi się, że mamy tutaj kolejną minigierkę. Tutaj gdzieś będę musiał wskoczyć, tu w ogóle jakieś kamery są. Wydaje mi się, że oni nas wszyscy obserwują. Chociaż nie jestem w 100% pewien. Dobra, tutaj się to załącza, jakby co. Więc ja muszę wycelować jakoś łapką tu. Ale... Masakra muszę wam powiedzieć, co tu jest w ogóle grane. Dobrze, że tu jest w ogóle taka poświata. I nam pokazuje, gdzie możemy później tak jakby oczekiwać tego promienia. Dobra, wskoczmy sobie może teraz tu i teraz tak, patrzcie, bo to pójdzie tu, więc to by musiał teraz analogicznie uderzyć tu.
Oh my god, gdzieś to tam poleciało. Dobra, idziemy moi drodzy dalej, zmieniamy łapkę, przeskakujemy. Mam nadzieję, że nie spadnę. I teraz, jak to przyjdzie tu, to to robi coś takiego. To wtedy jeszcze uderza tu? Oh my god. Oh my god, to jest niemożliwe, ty. O, i tutaj, widzicie? I to już chyba powinno być wszystko git, tak mi się wydaje. Więc ja mogę już zejść w sumie też tędy. Przeskakujemy, hop! I uwaga, bo muszę sobie podejść tu, jeszcze musimy nacelować. I patrzcie, strzelamy! Znaczy, jeszcze nie strzelam, tylko robię tak. Cyk! Patrz, patrz co się dzieje, nie? Ale to... Dobra, poszła winda do... Ale ja tam miałem być! O-o. O-o, dobra, czekaj, bo ja tam chyba miałem być. Ja to wyłączę. Więc prąd się skończył, dokładnie, muszę teraz tam iść, okej. I patrz, ja muszę sobie stanąć tu, tylko ja mam dosyć długą łapkę, prawda? Więc pociągnę sobie to. Idzie ten prąd, patrz, patrz co się dzieje, nie? Cyk, cyk, pyk. Jak to się zawinęło wokół własnej osi? Dobra, jedziemy na górę. Siema! Kto tu jest? Jest tutaj Hagi Wagi albo ktoś? Nie ma nikogo. Ale ta gierka była minigierka, minigierka. Ta gierka była mini łatwa. Ale szkoda, że to nie było czegoś takiego, jak było w Poppy Playtime tego. Co to jest? Ty, co on robi? To jest catnap chyba, nie? Te, catnap! A on nie czai w ogóle bazy, że to moje łapki. Patrz, ja mu pokażę, że ja tu jestem. Ale ty, wydaje mi się... Czujcie, że on tam błaga o coś, a ja tutaj łapkami jadę, nie? Już, że on tej łapki nie widzi, ale wydaje mi się, że on tutaj tworzy chyba teraz ten eksperyment, co? Jak ja bym się chciał tam zgliczować. OMG, jeżeli chcecie odcinek z glitchów, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ej, no zniknął. To jest chyba ten... Tu jest, widzicie, tu jest łapka Mami Longlegs. Tu jest łapka Mami Longlegs. On przynosi te wszystkie banzo bani i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś powinien być też łeb od Hagiego Wagiego, tak mi się wydaje, ponieważ on go wbił na pal, prawda? Czy on jednak żyje? Tam jest chyba nawet też... Pugie Pillar, ale nie jestem w 100% pewien. Dobra, let's go, lecimy dalej. Czy ja muszę teraz tam... Nie, no ja mogłem tutaj przyjść, patrzcie. Ja mogłem się tutaj na niego popatrzeć. No dobra, ale wydaje... No jest Pugge Pillar, no jest, on wszystkich pozabijał. Tu w ogóle też jakieś kości są. Ale tu już widzieliśmy na którymś z trailerów. Czekaj, patrz, ja mogę iść też tędy? Po co? Nie, no nie mogę iść tamtędy. Tutaj mi niby pokazuje, że mogę później też spaść na dół. Wiecie? Dobra, hop. Bo wydaje mi się, że to się rozwali. Tutaj też biegniemy szybko, szybko, szybko i tu już jest łapka, patrzcie. Użyjemy tej... Czemu ta łapka była taka krótka? Playhouse! Ej, wchodzimy do Playhouse, czyli to, czego Catnap nie lubi. Znaczy, on tam ma swój właśnie kościół, ona mówiła Poppy. Do not enter. Nie wchodź. To się teraz... Myślałem, że coś się dzieje. A jednak się nic nie dzieje. Dobra, let's go. Lecimy. Pokazuj. Playhouse. Do not proceed. Nie wchodź tędy. Siema. 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 On idzie za mną, no co jest grane? A jest loading i on się pewnie teraz zniknie. Patrz teraz to, patrz. Ja się odwrócę i go nie będzie. Widzisz, nie ma go. Muszę znowu wejść tutaj, znowu będzie po raz kolejny loading i on zniknie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, nie ma go. Widzieliście? Może po cichu tutaj trzeba chodzić. Może tam się przytulić, co? Czy on jednak łapie? I won't wait for you. Nie będę na ciebie czekać. To mówi Poppy. Get up! Stawaj! Bo nie ma czasu na pierdoły. Tak ci powiem. Dobra, czyli musimy przed tą świnką uciekać. Ja myślałem, że ona się zbugowała, jak ja wyszedłem i wszedłem do tej samej lokalizacji. Dobra, let's go. Nie da się drzwi zamykać? Czy ona wie, że ja tu jestem? Ona wie, że tu jestem. Nie umie być! O nie! No ale... To czekaj, bo teraz się tutaj ten kurczak pojawił. Gdzie on jest?
No słychać go. Dobra, idzie. Wiecie co, zrobimy teraz tak, że ja spróbuję obok niego przeskoczyć. O, daj mi spokój. On atakuje. Okej, dobra, ale nie da się drzwi zamykać. W każdej grze dało, znaczy tutaj, w każdej lokalizacji dało się drzwi zamykać, a tu już nie. Gdzie mam iść, tędy? Nie. Tu chyba. Ja tu nic nie widzę, załącz tą latarkę, człowieku. Oh my god. Oh my god! Ja się ich boję. Ja się ich boję. One tu wszystkie za mną idą. Oh my god. Oh my... O-o. O-o! No i ja, ej, po ptokach, to co, ja mam tu iść, co ja mam tu zrobić, to jest bez sensu. Ale czekaj, czekaj, bo ja mogę chyba do nich strzelać, czy nie? Ja za chwilę to przetestuję. Ta, mogę, okej! Okay. Oh my god, co tu w ogóle jest grane, nie? Hop. Hop. Dostał. Ja zapomniałem, że ja mam taką broń, wiecie? Co to już? Nie, na serio? Ale to oni się po niej wszyscy chyba bać. A nie tylko część z nich. Tu chyba, nie? Dawaj, zjeżdżaj. I co dalej? Ja zjeżdżam po prostu, ja nawet nie patrzę co gdzie tu jest. Saving, dobra, udało nam się to przejść. Czy to jest lokalizacja od... PJ-a? Boom. Co tam się dzieje teraz? Uciekaj. Oni tak potrafią skakać? Oni się wtedy boją, co on robi? Dobra, oni uciekają. Ale czekaj, bo coś tutaj nacisnąłem i już mamy prąd teoretycznie. Ja ich wszędzie słyszę. Ja ich wszędzie słyszę. Katnap, uciekaj stąd. To chyba tak nie ma być. Dobra, ten klocek już na tym jest. A nie mogę po prostu przeskoczyć sobie tu? Ej, bo ja to przeszedłem po prostu, o tak. Ej, ja tu tak po prostu przeszedłem, ja przeskoczyłem. Widzieliście to? Czego oni się zaś tam boją? O nie, tu jest mega ciemno. Nie no, muszę zejść na dół, naprawdę? Ja nie wiem, co ja w tamtej minigierce musiałem zrobić, ale ewidentnie nacisnąć na dwa przyciski i tam się coś konkretnie zbugowało, nie? Masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra, dawaj, let's go. Jesteśmy. Co tu zaś za kaczki są? Czy to jest Dark Deception? Co to jest? Tym można jeździć? Ale co mi to da? Tu jest zamknięte. Tutaj niby coś się świeci. Ale tam się wejść nie da. Nie za bardzo bym chciał tutaj wejść, bo wydaje mi się, że te kaczki mnie też zaczną atakować, ale to są ewidentnie jakieś pojazdy. Okej. Okay. Widzę, że on chyba tutaj Hagusia wziął stąd. Tu się bili chyba. Chyba ja zaś ich słyszę. Oni gdzieś tam chodzą. Oni w tych rurach dalej tam są. Może strzelimy, co? Nie boją się. Dobra, bo mi się wydaje, że oni się tutaj bili, widzicie? I on go zaciągnął tu, więc otworzymy te drzwi. A to i tak nie ma różnicy, bo tutaj są te same drzwi, dobra. Czy my teraz spotkamy się z Hagim Wagim w końcu? Tam strzelić nie mogę. Tu jest zamknięte. Będziemy potrzebowali jakiś kluczyk. Szkoda, że teraz tej latarki nie używamy.
You're Batman's angel. Dog Day. Come to save us. Chodź nas uratować. Jesteś w domku Catnapa. Okej, miliony oczu się na nas patrzą. Patrzą, czekają i są głodne. One chcą tylko wejść ci pod skórę i zjadać ciebie kawałek po kawałku. Ta rzecz, Catnap. Prototyp jest jego bogiem. No i on właśnie składa ofiary jemu. Ale to jest mega dziwne, że jakieś zabawki teraz chodzą za Catnapę, prawda? Sorry. Jestem ostatnim od Smiling Critters. Musisz się stąd wydostać. Musisz żyć. Ty i Poppy możecie to naprawić. Skończyć to szaleństwo. Te tortury. O nie. Co się dzieje? No dobra, nie wiedziałem, że będę musiał uciekać, prawda? Dobra, czekaj, bo ja muszę chyba jakoś... No tutaj spadniemy i gdzieś później lecimy dalej. Wydaje mi się, że gdzieś w prawo chyba muszę iść. Dawaj. No atakujcie go już! No, ja już chcę, żeby to się rozwaliło. Idzie. Dog Day. Ty, ja teraz... Ja nie wiem, gdzie tu trzeba iść! Przecież to jest bez sensu! Tu jest za ciasno! Tu nie ma latarki, halo! Dobra, let's go. No szkoda, że my nie możemy tak jak... Patrz, ja lecę tu. Tu mi się coś zamyka, tu się otwiera. No, bardzo podobne jest to właśnie jak nas Hagiwagi wtedy gonił. No i teraz co się stanie? Tu gdzieś muszę iść? Oh my god, jeszcze te maluchy biegną za mną. Nie wiem, czy dobrze pobiegłem. Duś! Co dalej, no halo? Szkoda, że go już się spowolnić nie da. Wow, zjeżdżamy, juhu! Ale on już za mną nie zjechał. Zobaczcie, ile w ogóle tutaj zabawek jest pozabijanych i tego wszystkiego. Ten Catnap naprawdę jest niepoważny. O nie. Udało się, no jakimś cudem się udało, ale widzimy, że teraz będzie nas gonić Dog Day oraz Catnap. Siema, Dog Day. Dog Day says, fetch! Go, go, as far as you can! Czy on lubi biegać? Why are you just standing there? Dlaczego tutaj po prostu stoisz? You can't be here. Nie możesz tutaj być. You can't stay. Nie możesz tutaj stać. A i znowu krzyki, jak być inaczej. Dobra, bo nie wiem, gdzie teraz iść, czy tu, czy tam. Ale wydaje mi się, że musimy sobie po prostu znowu... Po raz kolejny zjechać rurą i mamy kolejny ending. Dobrze, że nam się to udało przejść, bo myślałem, że tego po prostu nie przejdziemy. To było bardzo podobne właśnie, gdy uciekaliśmy przed Hagimwagim i po raz kolejny dzwoni do nas telefon Ollie. Ej, czy wszystko samo w porządku? Nic ci się nie stało? Nie straciłeś rączki ani niczego? Nie chcę stracić więcej przyjaciół w tym miejscu. Widzisz kościół? A nie, czy widzę to? Co Catnap tam zbiera, te wszystkie zabawki. No, troszeczkę się tam dziwnie zrobiło. Catnap prawie zginął, ale mówi się, że prototyp uratował mu życie. Okej. W oczach Catnapa prototyp jest superbohater i uratował wielu, więc go traktuje jak Bóg, zabijając wszystkich, którzy się mu przeciwstawią. Również nas więc uważaj. Czy ciebie to przestraszyło? Poczekaj, gdy zobaczysz prawdziwą rzecz. Gdzie? Nowy klucz mi wysłałeś? Dobra. Counselor's office. Ale to czekaj, bo my tutaj tak jakby...
No dobra, ale... Okej. Okay. No tak też właśnie myślałem. Katnap żyje z polowania. Talk soon. Za niedługo się spotkamy. Musimy uważać na Katnapa, ponieważ powiedział mi, że on tak jakby korzysta z każdego cienia, z każdej mrugającej lampki, żeby się tam ukryć. Ale ja mam teraz iść, czekać. Ja muszę iść do Counselor's Office chyba. I to było obok Playhouse. Jestem tu, tam jest w ogóle też Toy Store. Tu już byliśmy, w szkole też byliśmy, w Playhouse też już byliśmy. No masakra, muszę wam powiedzieć. I teraz idziemy do Counselor's Office i później chyba pójdziemy do Toy Store. Więc Counselor's Office to jest najprawdopodobniej tutaj. I on mi... Nie no, tutaj przyjechała ta kolejka. Więc gdzie jest ten Counselor's Office? Skoro tu jest Playhouse. A tutaj to chyba, prawda? Czy to jest ten Toy Store? No nie wiem, wejdźmy i sprawdzimy. Ale te kaczki naprawdę kojarzą mi się z Dark Deception. Nie wiem, czy wam również się kojarzą, ale są mega podobne. Litter stops here. No siema. Dobra, wchodzimy do Counselor's Office. Cichutko. Hagiwagi. Push, naciśnij. Oczywiście do kibelka możemy sobie wrzucić jakieś śmieci. A my, moi drodzy, ciśniemy dalej. Office. Tu jest exit, tutaj już potrzebujemy, jak sami widzicie. Jest i mamusia. Nie mogę się napić od mamusi tego? Lemoniady? No dobra, ale gdzie jest, powiedzcie mi... No... Bateryjka. Okej, tu jest bateryjka. No proszę bardzo, jak ukryli, widzieliście? Otwieramy sobie drzwi. I teraz musimy pewnie dalej szukać, co? Tak mi się wydaje. Tam nic chyba nie ma. Co my tutaj w ogóle mamy? Czy mamy tutaj jakąś nową kasetę? Dobra, jest chyba. Mamy kasetę. A gdzie jest telewizorek? Wszędzie tutaj, patrzcie. Emergency Alert System. Playtime Company. Issues Workforce Danger Alerts. No to tu już chyba oglądaliśmy też na YouTubie, z tego co mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Że tutaj niby te zabawki zaczęły uciekać. Workforce Danger Alert. No widzicie? One zaczęły uciekać. 95. 8895. No dla wszystkich. O 11.01. Dlatego eksperyment 1101? Okej. Proszę wszystko zostawić. No i proszę szybko uciekać. No, trzeba się ukryć, jeżeli nie umiecie uciec. Proszę użyć kocy, żeby się ukryć i być cicho. Nie otwierajcie drzwi. Nie patrzcie na... Open the doors now. The hour of joy has arrived. Otwórzcie drzwi. Nadeszła godzina. Szczęścia. Dobra, ale mimo wszystko dalej mam to... Jak ja sobie... Dobra, mogę sobie to stąd wyciągnąć w sumie. I mogę tutaj wsadzić. I mi się wtedy kolejne drzwi otwierają. Okej, no dobra. On mówił Oli, że musimy tutaj uważać też na Katnapa. Który najprawdopodobniej tutaj będzie. Joy. Wszędzie tu jest napisane Joy. To chyba on pisał. Okej. Na pal jest nabity chyba Banzo Bunny. Tu niczego nie ma. Co to za robaki tutaj są? Tu jakieś robaczki latają? Myślałem, że tak pod ziemią to nie będą latać. Okej, widzę, że tutaj już też potrzebujemy kolejne... Maria Ashokan. Head of school. Maria Ashokan się nazywała. Jakaś dyrektorka czy ktoś. Dziwna muzyczka się zaczęła. Turn and go home. Odwróć się i idź do domu. Czy on teraz sobie po prostu Banzo Bunny'ego wziął? No dobra, niech będzie. Że kat tam cały czas poluje, on mnie cały czas obserwuje. On czeka, aż będę osłabiony. Run, biegnij.
Help? Proszę pomóc? Eduardo Gala. Dyrektor sklepu zabawkowego, Eduardo Gala. Hello? Dobra, tam mogę iść na górę jakby co. Ale my sobie przejdziemy tutaj, zobaczcie co tutaj jest ciekawego. Mami Longlegs, Boogie Bat, Buns Bunny. Mami, mami nie ma. Chyba te wszystkie zabawki kradnie. Widzicie, tutaj też nie ma PJ-a. On je wszystkie powyciągał stąd. Ale klawiaturę zostawił na miejscu. Nie lubi grać w Fortnite'a. Okej. Okay. Dawaj, let's go. Idziemy dalej. Okej, okay, muszę się tutaj odbić. Saving. I znowu jesteśmy pod ziemią. Jak oni to wszystko w ogóle wybudowali? Oni to w jakichś jaskiniach budowali, czy co? Iść na dół, czy do góry? Może sprawdźmy od góry. Dobra, tu jest wyłączone, to już widzę, że musimy iść na dół. Tak czy siak. Ale to już pomalutku nawiązuje do FNAF-a, gdzie też chodziliśmy po takich jaskiniach, nawet Security Bridge na samym dole, prawda? Tylko że ja nie mam tutaj prądu. Jak ten prąd teraz aktywować? Przejść tutaj się nie da. Tutaj też niczego nie ma, chyba. Nie no, tu raczej niczego nie ma. No szkoda, że nie ma tej latarki, że ja sobie mogę załączyć, o tak, kiedy bym chciał. Bo ja mam na przykład wszystko ciemno ustawione. Ja tutaj mało co widzę. Tam na przykład nic nie widzę. Tu na przykład nic nie widzę. A latarkę w grze mamy, tylko ona się aktywuje wtedy, kiedy gra chce. To ja nie mogę przeskoczyć. Tu coś jest. Dobra, i co dalej? Tutaj mamy jedno, a co dalej? Czy ja mogę po prostu... Wiem, co chyba mogę zrobić. Nie, to jednak nie zadziałało, bo myślałem, że będę mógł skakać na tym. Ale gdzieś tutaj musi być... No jakoś tu musimy załączyć prąd. A, już wiem co, dobra, czekaj. Ja muszę sobie tutaj owinąć. Muszę przeskoczyć na drugą stronę. Teraz bym musiał znowu jakoś na górę pojechać. O nie, nie tą łapką! Patrz, chwytamy jeszcze raz. Załączamy tu. Przeskakujemy. Używamy tej łapki, żeby się podciągnąć. Dobra, jesteśmy. Owijamy tu. I tutaj dwójka. No i wszystko! Ale to czekaj, bo tam się chyba coś pojawiło? Czemu tam się coś pojawiło? Czy tak powinno być? A, bo tutaj winda zjechała. No dobra, niech będzie. No jesteśmy. Jest, mamy office. Saving. I wchodzimy znowu po raz kolejny do office. Ja sobie wolę zmienić teraz na tę... strzelające coś. Tam gdzieś hagi-wagi. Stella Greybar. Czemu nie mogę przeskoczyć? Czemu oni tutaj mają takie labirynty jakieś? Tutaj nie możemy wejść, bo nie mamy kluczyka. Stella Greyber. Właścicielka Playcare. Czyli to, co uwielbia Catnap. Słyszę chyba jakiś telewizor tutaj gdzieś. Tu jest telewizor i tu jest kaseta. No to gdzieś powinna być... czerwona kaseta i jest ona tu. Halo. Dobra, dawaj mi tą kasetę. I oglądamy. Pani Hartman. Proszę, usiądźcie. How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. No, czyli chcemy tutaj zostawić dziecko na 100%. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Nigdy stąd nie wyjdziesz. It's like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yeah. Chcesz dać Jeremiemu ten dom? Chcielibyśmy go adoptować. You'll be perfect for... Będziecie idealni do... Oh. What? Co się stało? Well, it appears there's... Będą komplikacje. Some complications. Dlaczego? Complications. What kind of complications? I don't know. The form says... Okay. Testing. Testing. Testujemy. What does that mean? Co to oznacza? Tell us. What does that mean? Co to oznacza? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Potrzebujemy większego wytłumaczenia, jeżeli to. How could you not know? And why are you finding out about this now? I don't. I'm sorry. Przepraszam.
Czyli go nie wzięli, bo on jest w testing. Testing, test. Catnap? Testing, testing. Aha! Nie no, super. Fajnie, że tutaj był kluczyk ukryty. No dobra, udało nam się zdobyć teraz ten kluczyk. I możemy przejść dalej. Siema. Press here. Unicorn to jest, nie? Crafticorn. Jestem Crafticorn. Możesz mi pomóc w malowaniu? Podaj mi niebieski, proszę. Dziękuję. A teraz daj mi czerwony. Więcej czerwonego, proszę. Nie ma już? Ale nie może nam tego zabraknąć. Ukrywasz więcej czerwonego ode mnie. Wiem. To chodzi o krew pewnie. Oddawaj to. O wiele lepiej. Te zabawki naprawdę są jakieś mega dziwne. Okej, kolejne pomieszczenie. Nie wiem, od kogo to jest pomieszczenie, bo nie jest zaznaczone. Tu w ogóle jakieś windy też były? Tu jest zamknięte. Help, proszę mi pomóc. Run, biegnij. No dobra, znowu musimy wejść tu. I przez kolejne wentylacje, ale tędy? Dobra, tędy, bo tam też chyba można było iść. Nie, tam już jest jakiś wiatraczek. Wiecie co, ja wolę sobie tutaj... W sumie... No tak strzelać, no szkoda, że tej latarki nie umiemy użyć. To jest właśnie bez sensu w tej gierce. Tu nic nie ma. Bo wiecie o co chodzi, mam teraz tylko i wyłącznie 3 naboje. Jeżeli tutaj znowu przyjdą te malutkie smiling creatersy, to my nie mamy praktycznie czym strzelać. Oh no. Okej. Dobra, czyli musimy tak czy siak używać tej maski, ale tutaj na razie naprawdę nic nie widzę. No przydałaby się naprawdę ta latarka. Chyba za chwileczkę umrę. Tu jest prąd, a prąd mamy gdzieś tutaj się chyba świeci, co? Keep closed. Tutaj też coś mamy. Dobra, weźmy może tą baterię stamtąd i ją wstawimy na razie tu. Jak ją tutaj wsadzimy... To teraz teoretycznie prądu nadal nie ma, ale chyba się otworzyły te drzwi. Nie no, dalej jest zamknięte. Ale tutaj się świeci. Dobra, ma... Halo? Aha, bo ja muszę tą łapkę teraz użyć. Czekajcie. Mamy łapkę. Teraz tak, raz. Dwa. I trzy. Chyba się otworzyło, dokładnie. Mamy teraz tutaj kolejne minigierki, możemy to już ściągnąć. I teraz tak, potrzebujemy tej windy na dół. Co to było? Tylko, że... Ta lokalizacja jest teraz tak duża, że my musimy tu skakać... Okej. No niech będzie. Na razie to sobie tutaj... się sobie tutaj uderzyło. I musimy pomyśleć, co tak naprawdę... Okej, zjechała winda. Zjechała winda, więc ja muszę wjechać na górę. I muszę później jakoś poustawiać tutaj te łapki. Czekajcie, zrobimy tak, że sobie tutaj wejdę. Niech to uderzy. Ja sobie wjadę na górę teraz chyba. Dobra, jedziemy na górę i zobaczymy, co tu jest. Ale tu jest wszędzie wszystko pozabarykadowane. Tutaj powinien sobie to jakoś chyba otworzyć. Czekajcie, wyłączymy to. Zjedziemy znowu na dół, bo nie mamy prądu. Tu jest w ogóle też bateria potrzebna. Więc ja może tutaj wejdę. Ale tej baterii tu już nie ma. Czemu ona zniknęła? A no znowu mi bateria zniknęła. Wiecie co? Ja się tam muszę jakoś dostać. Tylko zanim to zrobimy, to... Ja myślałem, że na tym można skakać. A, bo tutaj jest łapka. Ale czekajcie, bo tu jest chyba bateria. Ja tego nie To jest bateria? Tak, to jest bateria. Ja tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra, wstawiaj to tu. Teraz nam się coś otworzyło. I co tu jest ciekawego? Czekajcie, bo mamy kolejną baterię chyba tu. Widzicie?
Więc będziemy potrzebowali dwie. A nie, bo my tutaj też jeszcze prąd mamy, spójrzcie. Czyli ja to muszę odwrócić. I powiedzmy, zrobimy to... Nie działa? Jeżeli to jest załączone, to chyba nie działa. Patrzcie, my to musimy zmienić. Ja sobie to przerobię. Odwrócimy to teraz tu. Załączymy to powtórnie i może teraz nam się te łapki załączą. Tylko ja będę musiał dodatkowo wziąć tą baterię i ją najprawdopodobniej zrzucić. No było, ti-di-din. Ale... Dobra, zaświeciło się, jest, let's go. No i teraz tak. Hop. 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 I hop. I teraz tutaj potrzebujemy jeszcze dwóch baterii. Aha, i jeszcze tu muszę zrobić, żeby tutaj to zaświeciło. Tu. I tu uderzyło. No i wszystko, no i mamy to. Co to za odgłosy? Saving znowu kolejne mamy. Co się dzieje? Czemu jakaś dziwna muzyka leci? Czy Cat-Tap... Czy Cat-Tap zaczął grać teraz na jakichś dziwnych rzeczach? Na skrzypcach czy coś w tym stylu i próbuje mi się spodobać? Gdzie ja jestem? Ale dlaczego w tej grze nie ma latarki? No przecież tu nic nie... No powiedzcie wy mi, czy coś tutaj widać. Okej, kolejna bateria. I ta bateria jest tu. Nie da się jej wziąć. Dobra. Oh my god! Ale mi gierkę zacięło, bo on się pojawił dopiero. On się wczytywał jeszcze. No to Cat-Tap nas złapał. Niby było na tyle. I co, on nas teraz rozświartuje, czy nie? On czekał, aż my już prawie nam się uda i on nas wtedy dopiero złapał. Ale tak musiało być, ponieważ mamy dalej loading. Znajdź kwiatek. Znajdź kwiatek. To nie miejsce, z którego powrócisz. Aha, czyli on mi znowu ściągnął tą maskę i ja teraz mam znowu tutaj koszmary najprawdopodobniej, widzicie? Czy masz pojęcie, co robisz? O, jesteśmy! Patrzcie, tu jest... Chapter pierwszy. Jak wchodziliśmy sobie tutaj i tam była ta ciufcia. Czerwony, zielony, żółty, czerwony. Czerwony, zielony, żółty, różowy. Jakoś tak to było. I on teraz nas robi, że chyba zabijemy Hagiego, czy on tam spadnie? Nie, teraz... Wiesz, co się tutaj stało? Ej, ta Poppy będzie chyba jednak jakaś zła. Tylko oni nas do tego wykorzystują, żebyśmy coś robili. Ale jeszcze nie wiem co, żeby załączyć ten generator, bo oni nie potrafią, nie mają łapek takich jak my, czy co? Grappaka? No w każdym razie było tutaj bardzo dużo dzieci, w tym Home Sweet Home. Bo to był taki orphanage. Wiesz, kim wcześniej byliśmy? Widzisz, dlaczego musimy to zakończyć? Ty wiesz, co jest prawdziwe? No tak, no wiem, co jest prawdziwe, dopóki Cat-Tap by nie złapał i nie wprowadził w te swoje jakieś dziwne koszmary. Znajdź kwiatek, bo tak przecież było na początku tej gry, o tym zapomniałem. Jest i Hagiwagi. Nie. Nie wiesz. Bo ja się już potrafię ruszać. Nie wiem, co jest grane w ogóle. Hagi. Czy my teraz gramy jako Hagiwagi? Nie no, prototyp idzie, ta łapka! Ale to była jakaś taka wielka łapka i ona była tam na samym początku i wzięła Hagiego na początek. Na śniadanie go sobie wzięła. Telefon dzwoni, Oli. No siema, Oli, ale czemu Cat-Tap mnie nie złapał? Zostaw Playcare, albo po ciebie przyjdę. O, to idę na walkę z tobą. Ty, czekaj, ale gdzieś tutaj była ta bateria. Ale to jest mega dziwne, że on mnie tutaj zostawił.
Zamiast mnie zjeść. The prototype has saved us all. Prototyp nas wszystkich uratował. No ja nie wiem, wiesz? Nie mam pojęcia, czy tak było. Tam jest kolejna bateria, nie? Nie umiem jej wziąć. Halo? A bo my znowu... Ty no, bez sensu. Czemu my znowu tu jesteśmy? I czemu ta bateria tam była? Co, już wychodzimy stąd? Aha, bo jak ja ten generator załączyłem. Okej, macie rację. Załączyłem generator i teraz najprawdopodobniej muszę pociągnąć ten kabel tam na dół, żeby zasilić ten prąd. No i wtedy pójdziemy sobie już w końcu, miejmy nadzieję, przerobić ten dym na lewą stronę. I zaś światła nie ma. Oli znowu dzwoni po raz kolejny. A ja znowu nie mam latarki. No przecież tu jest tak ciemno, nie? Coś się stało. No dobra. Musimy osiągnąć 100%. Powodzenia. Co tu się stało? Ja wiem, że ja narzekam na tą latarkę cały czas, nie? Ale no taka jest prawda. No dlaczego ludzie nie dadzą nam latarek w tych grach? Przecież latarka to już jest podstawa. Dobra, zejdźmy na dół. I teraz byliśmy w... W ogóle tutaj powinno być podpięte Home Sweet Home, a nie jest. A my byliśmy... Nie wiem gdzie. No gdzieś tu powiedzmy. A tu jest rzeczywiście Counselor's Office. Kolejny kluczyk zjechał? Do czego jest ten kluczyk? Playhouse. Home Sweet Home, Office. Jeszcze School, ale nie ma no connection. Toy Store Online. Status Level. No dobra, ale do czego ja dostałem teraz kluczyk? Bo on mi coś zrzucił, a się w ogóle do mnie teraz nie odezwał. Halo? A może już teraz iść tam? Co? Może już teraz mamy ten prąd? To było chyba tutaj, prawda? Ty... Ty, zbugowałem się. Ej, bo mi drzwi zamknęli przed nosem i ja się zbugowałem. Zbugowała mi się chyba gra. Ale nie jestem w 100% pewien. O, tu jeszcze jest jakiś kabel. Skąd jest ten kabel? Czy to jest ten Home Sweet Home? Tylko on mi się zbugował? Ciekawe, czy teraz będzie 100%. O jest! Rzeczywiście, 100%. No jest, 100%. I teraz musimy iść do Gas Production Zone. No ja wiem, no tam. I tam się zbugowaliśmy przed chwileczką. Ale dostałem po raz kolejny kluczyk i możemy sobie tutaj wejść. Dawaj, otwieramy drzwi. No, widzicie, teraz już działa. I wchodzimy teraz tutaj z tą baterią, ponieważ jak sami dobrze wiecie, no tam potrzebowaliśmy wstawić właśnie tą niebieską baterię. Zaraz na początku gry mieliśmy tylko i wyłącznie zieloną. I teraz za pomocą tej niebieskiej baterii najprawdopodobniej będziemy mogli przerobić ten gaz na lewą stronę. No muszę wam powiedzieć, że takie to troszeczkę zbugowane. No nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale tak jakby nie zapisuje postępu, nie wiadomo o co chodzi. Siema! Ej, no nie mam tego! Ale ty wyglądasz fajnie. Ale ty fajnie katap wyglądasz ty. Dawaj, wstawiaj to tu. Ej, zbugował się. Zostaw mnie! Co ja muszę tutaj zrobić? No przecież nie mogę tej baterii tam wstawić. Dobra, bo generalnie to jest mega wszystko podobne teraz do Poppy Playtime Chapter 1. To jest to samo. Tylko zamiast Hagi Wagi wychodzi Catnap. I my musimy, moi drodzy, teraz chyba podejść tu. Aktywować sobie tą windę. Jedziemy, let's go. On nie wie w ogóle, gdzie my jesteśmy. O, fajny Catnapik. Bardzo fajnie wyglądasz. Bardzo fajnie wyglądasz. No dostałeś w łeb, no o co ci chodzi, ty? Bardzo ładny katnap. Taki troszeczkę wychudzony, ale jest okej. Czy on się pojawi teraz tu u góry gdzieś? Bardzo bym chciał latarkę, nie? Ja nienawidzę gier bez latarki. Co się dzieje teraz? Aha, nie ma go. I nagle... Ale zauważcie w ogóle, że my teraz w tym momencie nie musimy używać maski. Przez całą grę musieliśmy używać maski. Gdy była taka potrzeba, gdy był niebieski dym. Teraz, gdy jest końcowa faza, no to już tej maski nie potrzebujemy, nie? No po co? Ja nie wiem, on nas tutaj będzie wszędzie gonić najprawdopodobniej. Tam w ogóle też coś jest mega dziwnego. Tu w ogóle też coś jest mega dziwnego. O, jestem. Jest bateria. Są trzy baterie.
Catnap is coming, be ready. Catnap nadchodzi, bądź gotów. Czemu nie mogę tego tu wstawić? Halo? Nie da się tego tu wstawić. This room can protect you. It was a safe room before and it might be what saves you now. Familiarize yourself with it. Czyli to pomieszczenie może mnie uratować. The room should still have batteries. Use them to power whatever you need to in the room. Czyli musimy robić to, co potrzebujemy, będziemy potrzebowali, żeby się bronić. To the left and right side of the room, in both the front and back, there should be small alcoves with terminals ready for a charge. Set yourself. Po co? I co tutaj robi B-Cat? Aha, i mogę tu przeskoczyć niby? A nie mogę tego tu wstawić? Tu jest też jeszcze jedna bateria. Patrz, tu, cyk. Teraz byśmy mogli sobie chyba w sumie teoretycznie coś przez... Ale czekaj, bo tu jest prąd. I tu też jest prąd. I po co mi ten prąd potrzebny? Tu, stąd? Tu. Ale to mi nic na razie nie dało. Aha, tutaj też mamy jakieś drzwi. Tutaj jest jeszcze jedna bateria. Dobra, wydaje mi się, że ja tutaj będę potrzebował 4 baterie, ale nie jestem w 100% pewien. Mamy na razie 3. I jakieś tu jeszcze... Co mi dało? Światło? A z tej strony co mi da? Aha, tutaj leci steam, czyli jak on tutaj będzie chciał wejść, najprawdopodobniej. A nie mogę już tego wyciągnąć. Dobra, mogę. To mi daje prądu. I to też mi daje prądu, dobra. I tu możemy sobie otworzyć. I tutaj też coś możemy strzelić, widzicie? Aha, i albo strzelamy tu, albo tu. Później tu no dobra, no niech będzie. Wydaje mi się, że jest git. I co teraz możemy zrobić? Dawaj mi to. Catnap is near. Time remaining. Dobra, słychać go. Idzie sobie tędy. I ja najprawdopodobniej tym steamem, czyli tą parą, będę się musiał przed nim bronić. A jest dwóch? Czemu tam dwóch ich było, ty? Trzech jest? Idzie tutaj, patrz. Chyba. Tu jeszcze jeden idzie? To ich jest więcej? Łapkę. I co dalej? On znowu tu jest. Teraz tu idzie. Daj mi tą baterię! Kolejną baterię muszę wstawić. On teraz też tu idzie. Dawaj mi to. Nie tą łapkę! Gdzie on jest? Tu jest. Ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, tutaj na razie mamy spokój. Time remaining. Okej. Tu nie przyjdzie, tu nie przyjdzie. Teraz tu idzie jeszcze. Więc bierzemy stąd prąd. I dajemy go tu. Dobra, dawaj mi kolejną baterię. Teraz tu idzie. Tu go zabijamy, albo raczej uderzamy. Tu muszę też uważać na górę. Teraz tu też idzie, u góry nikogo nie ma. Jest, dobra, mam... Zniszczyliśmy go? Spaliliśmy Catnapa. Tym prądem takim. Rączka wychodzi, prototyp! I on się boi tej rączki znowu. No chodź.
Boję się. Czyli Katnap też już nie żyje. A prototyp się zbroi. On mnie nie chce teraz zaatakować, bo on się zbroi cały czas. Ej, nie mam łapki już, nie? Nie mam łapki. I co ja teraz muszę zrobić? Wyjść stąd po prostu? Ej, czekajcie, bo tu jest chyba jakiś telewizor. I tu jest kaseta. Playtime. 2-4-4-5-9. Eksperyment 10-06. No prototyp, no to już wiemy, że znowu się ta łapka pojawiła. Czyli Bóg. On cały czas jest cicho. Czy on takie odgłosy oddaje? Chcesz teraz ze mną porozmawiać, tak? To on ma wiele głosów. Czy ty coś czujesz? O czym mówisz? Czyli ten eksperyment ma wiele głosów, zobaczcie. Czujesz to, jak nas bijesz? Jest w tobie sekret 1006. Codziennie o czymś się to dowiaduje nowego o tobie. I to mi się podoba. Dziękuję. Ty mi dziękujesz? Dzisiaj się czegoś nowego nauczyłem o tobie. Codziennie się czegoś nowego o tobie uczę. Mógłby zadzwonić Oli, ale wydaje mi się, że teraz musimy wejść do windy. No i co, musimy przerobić ten gaz dalej na lewą stronę, bo musimy przecież wsadzić jeszcze ten prąd tutaj, chyba że ktoś się jeszcze pojawi. Może eksperyment 10-60-06 czy jakoś tak? Dobra, mamy to. No signal. Nie ma sygnału. Dlaczego nie ma sygnału? Restart. Okej, no dobra, no zadziałało. Ale generator jest dalej offline. A już jest nagle online, dobra. Bary, temperatura, wolty. Przenosi się na lewą stronę. Online. Dobra, jest teraz po tej stronie. Dobra, i mamy znowu prąd wszędzie. Dwa razy? Znowu się to robi? Po co się znowu to samo robi? Jak już mamy prąd. Ty, no znowu jest na środku? Coś się zbugowało i to tak konkretnie. A czekajcie, bo mnie się wydaje... Znowu się zaświeciło światło po raz kolejny, czajcie to. Musimy wejść chyba tu. Jesteś tu, gdzie ty jesteś? I znowu to zrobiłeś. Gdzie jesteś, Poppy? Tam ona chyba jest, nie? Okej, jeżeli będziesz szedł cały czas do przodu, to otrzymasz prawdę. Przyszedłeś tutaj z powrotem. I nie wiesz, co tutaj się stało. Dobra, dawaj to! Godzina szczęścia, godzina zabawy, no dawaj. Dobra, no i co? I ludzie uciekają. A i tutaj wychodzą te nauczycielki, zobaczcie. Kissy Missy się rozerwała, czy też Huggy Wuggy. Okej. Okay.
I katnap to jest. Pełno ludzi tam leży. A to jest w chapterze pierwszym. Zobaczcie, ile tam w ogóle ludzi było i teraz to wszystko zostało posprzątane. Najprawdopodobniej oni wszyscy zostali zjedzeni przez katnapa i innych. Jest i kwiatuszek. Dalej nic nie wiem. Dalej nic nie wiem. A nie boli cię oko? Chcieli się ukrywać, uciekać, wszystko, żeby przeżyli. Pamiętam, jak płakali. Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Co to są za potwory? Wszystkich zabijali. Wszystkich winnych, niewinnych, obojętnie. I śmierć nie załatwiła niczego. I tak jak to się już wszystko zaczęło kończyć, zaciągnęli wszystkie ciała na dół i ich nigdy nie znaleziono. Jedli właśnie tutaj wszystko, żeby przeżyć. Kissimissi, siema! I prototyp musi zginąć za to. Za wszystko. Siema, Kissimissi. A nie jedziecie ze mną? Jedziecie ze mną chyba. Jedziesz też? Chodź. Jak zjedziemy na dół... Tylko się trzymaj, dobra? No dobra. Za tobą. Gdzie tu jest jakiś przełącznik? Dziękuję. Nara. Masz jeszcze fajerwerki na koniec. Trzymaj! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Co ona tam robi? A co teraz się z nią stało? Może prototyp ją znalazł i też chciał zabić? Koniec. Ja dalej nic nie wiem. Ja po tej kasecie widziałem, że wszyscy uciekali, że się te zabawki uwolniły, ale dlaczego, po co, nie wiemy. Ale wiemy, że prototyp. 10006. I wiemy, że dzieci. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, moi drodzy, fajna gierka była, bardzo długa w sumie nawet. Prawie z 4 godziny. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myśleliście na ten temat i czy chcecie jakieś cheatowanko na jutro. Dajcie znać koniecznie w komentarzu i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.